jesteś. Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński, Arena Wrocław, i dzisiaj podsumujemy sobie pierwszą rundę pierwszej ligi we wspaniałym składzie. Jest ze mną Adam Kaczmarzyk. Witam cię serdecznie. Oraz PJ Piotr Janczarczyk, nie Janczarczyk. Witam was serdecznie. Cieszę się, że jesteście, bo będę miał informacje z boiska, z szatni. Mam nadzieję, Kaki, że dzisiaj dasz czadu w swoim stylu, że nie będziesz się tak... Nie, ja nie powiem. Zobaczymy. Będę ciągnął ciebie. PJ, będziesz wszystko wiedział, jesteś strasznie przygotowany. Cieszę się bardzo, bo ta liga jest ciekawa. Ja jestem ciekawy jako kibic, bo ja reprezentuję kibiców i to jest dla was wszystko robione. Zapraszam was jeszcze na 5-minutowy film mój basket Hanasa w Rzeszowie i już do was wracamy. Oczywiście partnerzy, potem uratujemy życie i robimy od dołu do góry podsumowanie pierwszej rundy. Witam wszystkich, jesteśmy w Rzeszowie w klubie koszykarskim Wilki Rzeszów. Z Michałem Baranem znamy się nie od dziś i to jest człowiek, który zarządza też w tym klubie z wieloma przyjaciółmi tego klubu. Idę wręczyć stroje chłopakom i będą walczyć o nagrody, będą trenować, także zapraszam. Ciekawe, czy to tu? Taka cisza. Dzień dobry. Chłopaki, przyniosłem wam stroje. Kamil Hanas się nazywam. Część z was mnie może zna, może nie. Oglądacie podcast? Tak. Super, fajnie. Przygotowaliście się specjalnie na to. Mamy jeszcze chwilę. No. WKK jako WKK ze Śląskiem Wrocław, SMS, szkoła i tak dalej. Jest wojna jakaś? Wojny nie ma, ale tam rywalizacja jest o ludzi. Ale jest jakaś merytoryczny dialog, czy nie? W sensie, czy nie wiem aż tak bardzo. Lepiej zawsze pokazać. Daj mi piłkę, obojętnie jak. Ostatnia jest też przed sobą zmiana. Atakujecie dwutaktem. Prawa, lewa, rzut. Chwilę możecie sobie dreptać. Przed każdym czerwonym słupeczkiem zmiana prawa, lewa. I sobie idziecie. Możecie sobie truchtać, ale zmiany chcę szybkie, żebyście robili. Prawa, lewa, prawa, lewa. I idziemy tak samo na razie na początku, kończymy dwutaktem, dobra? Czyja piłka? Teraz moje ulubione low post na tak zwany parowóz. Zbiegamy, nie podajesz. Teraz nie masz piłki, ale będziesz miał. Nie, nie musisz mieć. Dobra, pokażemy. Zbiegam tu, na ten prostokącik. Pokazuję rękę, że chcę dostać piłkę. I teraz na masę. Jeden, dwa kozły. Pół haczykiem do środka. Możecie skończyć jak chcecie, ale najpierw dostajecie piłkę. Nie podajecie wcześniej, dopóki on nie pokaże ręki. Raz, dwa. Z tej strony jest tak samo. Lewą rękę pokazujemy. Możemy popatrzeć, co się dzieje. Czy nie ma tłoku. Raz, dwa, lewa ręka. Ja nie mam lewej ręki, bo mam rękawiczkę, ale może mi się uda teraz trafić. Parowimy. Narzucasz mi piłkę, dawaj. I z powietrza podaj. Z góry nie dam, ale z powietrza rzucamy. 10 celnych. Kozłuję. Kto potrafi? Jedną ręką, teraz w koszykówce wszystko jest prawa, lewa ręka. Czekaj, kto ma piłkę? On. Tutaj, patrz. Albo uciekasz, albo obracasz się na mnie. Brawo. Próbujemy, ja chcę zobaczyć, jak dajecie radę. Dobrze. Trochę zabawy, ale skupcie się, skupcie się. Nie aż tak głęboko. Tutaj. Patrz, ja jestem obrońcą. Na razie zero. No
dwie nagrody zostały. Patrzyłem sobie, obserwowałem sobie was i największym walczakiem zostaje Mateusz. Także gratulacje. Najwięcej walczył, nie poddał się, nie pękł. Będziesz miał drugą, a jak będziesz fajnym kolegą komuś dasz, robimy fotę. Zaraz będzie nagroda MVP. Uśmiechnij się, Marek. Walczak. Basket Hanasa dobiegł końca w Rzeszowie. Klub Wilki Rzeszów to klub, który zaprosił mnie tutaj, żebym poprowadził trening z chłopakami. Dali czadu, bardzo się starali, dostali nagrody. Chciałem też podziękować moim partnerom Motorpol Wrocław. Oraz oczywiście najważniejsze, sklep internetowy znawcy.pl. Witamy prawie 180 osób, które są z nami. Jak puścicie to jeszcze dalej, to będzie więcej. Oczywiście z odtworzenia wiele osób obejrzy, bo każdy ma swoje obowiązki. A my mamy obowiązki wobec partnerów zakłady bukmerskie. Winner klasycznie. Do wytypowania będą dwa mecze i będzie to mecz 14 stycznia pomiędzy Dziki Warszawa i WKK Wrocław, to twoja ekipa, o 18 zagra, możecie typować już nawet na czacie, kto ten mecz wygra. Oraz drugi mecz, DK Pelplin kontra Wigri, zawsze mam problem. Wigri, AZS Politechnika Opolska, też 14 stycznia, ale o godzinie 20, drugi o 18. Po zakończeniu odcinka w komentarzach można typować. 10 najszybszych osób otrzyma 20 zł bonusu od Ewinera. Witamy nowego partnera, jest to aplikacja Surf. Pan Adam już beleczkę ładnie wkleja. Co to jest za aplikacja? Jest to aplikacja, dzięki której nauczycie się działać w sytuacjach zagrożenia. Jeśli bezpieczeństwo jest dla was ważne, to zajrzyjcie do tej aplikacji, jeżeli są z nami jacyś zarządcy budynków, właściciele, nie wiem, deweloperzy, ludzie, którzy zarządzają właśnie ogromnymi, potężnymi budynkami. Możecie się do nas zgłosić, albo będzie opis, link w opisie tego filmu. Skontaktujcie się, jest to też firma Rai Group, która opiekuje się właśnie takimi rzeczami, pełnym bezpieczeństwem i komfortem pracy. I właśnie uratujemy Anię. Zaraz wyciągnę Anię, ale zastanawiam się jeszcze, żeby było dynamicznie. Jest Ania, kaki dam ci Anię, trzymaj Anię, PJ, schowaj te kubki, weźmy. Schowaj kubki, ja jeszcze tylko dokończę, bo Praise the Wear to koszulki, które ja mam na sobie i mam dla was prezenty. Kaki czarno chciałeś, tak? Tak, czarno. Proszę bardzo, ja Jordan, ty pizda. PJ dla ciebie, ja Jordan, ty pizda. Z tego co widziałem, o 20:30 wjechały nowe koszulki Streetball Fucking Shit. To ja tutaj mam kozacki od tekst. Klubu. O, od bardzo. Klubu? O, no te sik, pięknie. W statki pięknie. Będziemy grali. Bardzo ładne. Marketingowo WKK mocno idzie. Mocno. Mam taką cichą nadzieję. To twoja rola. Prezenty lubimy. Streetball Fucking Shit, znacie tekst. Mi się podobają takie teksty. Trefa Sulkiewicz ma swoje tam teksty. Bodajże wczoraj lub dzisiaj jest świętował urodziny. I wszystkiego najlepszego, Przemek, życzę tobie. Natomiast były dyskusje, czy to za ostro. Ja sam mówię, wiesz, teraz są też takie czasy, że już tak te bałkańskie, radzieckie klimaty z przełomu wieków już ich coraz mniej, prawda? Tak, ale ja uważam, że taka reakcja trenera jest na meczu na pewno potrzebna. Bo ja miałem trenerów, którzy tak krzyczeli. I wolę, jak trener krzyczy, niż nic nie mówi. Ja też jestem w tej szkole, dlatego mi się ten tekst strasznie podoba. W nerwach bardzo. Dwa straszne teksty. Lecą, mogę sobie dzisiaj troszeczkę przeklinać, pozwalać, bo jest już po 21:00, chociaż to młodzież ogląda, też twój syn to ogląda. Myślę, że tak. Pozdrawiamy rodzinę. Poczekajcie, koszuleczki dostaliście od naszego partnera Sportboxy. Kaki dla ciebie, kruche ciasto z wiśniami. Ulubione. Zjesz w domu. Dla PJ-a owsianka a la Snickers. Polecisz, słuchaj, rozumiesz, możesz prezesowi, kelnerowi pokazać. On tam wiem, że smaży ryby, rozumiesz, na górze. Także i nie tylko, Kaki, prezent dla ciebie, bo mówiłeś, że tam nie tylko się dzieje, od mojego podopiecznego perfumy. Proszę bardzo, dla ciebie sobie odpalisz sobie suchy styczeń, ale taka od Marcina Pernaka, bardzo fajna rzecz. Robert Skibniewski do mnie napisał właśnie. Skiba, dziękuję ci, że Kakiego mi wypuściłeś, że poprosi koszulkę Streetball Fucking Shit. To jest dobry tekst. Zobaczę, kogo my tu jeszcze mamy. Sportsmedic, naprawiać kolana. Zdrowy jesteś? Tak.
PJ. No ja nie narzekam. No. No jakbyś to chciał, wiesz, to palca naprawić, kolano, nos czy cokolwiek złamiesz, to zapraszamy. Serce. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, bo oczywiście musicie zrozumieć, ten program odbywa się dzięki wielu partnerom i temu partnerowi dzisiaj poświęcimy czas, zresztą co odcinek będziemy poświęcać czas, bo to jest też bardzo naukowe i pomocne. Naukowe, jakie słowo w ogóle. Bawiąc uczymy. Bawiąc uczymy i wyobraźcie sobie sytuację, w której PJ przyniósł nam tutaj, był wypadek. Teraz trochę będzie śmiesznie, ale też musi być poważnie, no bo był wypadek, PJ przyniósł panią Anię, bo to Ania tak się nazywa tutaj, z tego co wiem, i zatrzymało się gdzieś tam krążenie serca, jest zawał. Co robimy? Kładziesz kłaki na stół, z tego co wiem. No bo i teraz ja wyciągam sprzęty tutaj, z tego co wiem. Defibrylator, proszę, ja ciebie. Boże, ja się boję, że ja spalę, ale mam defibrylator, ale bez, nie, nie kopnie nas, dostałem informację, że nas... prąd nie strzeli. Z tego, co się dowiedziałem, już sobie przeczytam, bo nie chcę spalić. Takie urządzenia, takie defibrylatory są bardzo często na stadionach, w kinach, ludzie nawet nie wiedzą, galeriach handlowych i czasami po prostu nie potrafimy ich użyć, a one są dosyć proste w obsłudze, podobno. I nawet jak nam się dzisiaj nie uda, to odeślemy zaraz po tym wszystkim, co tutaj wyczynimy, odeślemy do filmu, czy uratujemy, jak to powinno zrobić, i do aplikacji. Panie Adamie, wyświetla się teraz belka. Ja mam prośbę do was. Jesteście z nami, tutaj jest już ponad 200 osób. Ściągnijcie tą aplikację, uwierzcie mi, wam ta aplikacja pomoże, a wy nam pomożecie, bo tak to się będzie nakręcało, jeżeli nasz partner zobaczy, że rzeczywiście jest efekt. I coś można z tym dalej działać, to poprosimy. Jak nie chcecie lajków dawać, tak przyłóżcie telefon do telewizora i ściągajcie. I teraz słuchamy. Osoba dorosła. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej. Ubranie zdjąłeś? Zdjąłem. Pociągnij za czerwony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Pyk. Spójrz na rysunki na elektrodach. Widać? Przyklej elektrody do skóry w sposób przedstawiony na rysunkach. Kaki, Wyciśnij mocno elektrody. O Jezu, że mnie prąd nie pierdyknął. Masz kaki, przyklejaj tam, jak widzisz na rysunku. Dobra, jak przyklej elektrody do skóry w sposób przedstawiony na rysunkach. Czekaj, bo Ania nam padnie zaraz. Dobra. Dźwięk włączyłeś. Źle zrobiłem. Jeszcze raz, ratujemy. Dobra jest. Już nie będzie powtórki. Coś jeszcze czuję. Jeszcze raz, proszę, włącz się. Ale to tylko kamień. Tryb osoba dorosła. O, jest, wróciło. Dobra. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Pacjent zmarł, niestety. Ale właśnie, taka sytuacja jest. Czerwony uchwyt, aby wyjąć elektrody. To już otwarte. Spójrz na rysunki na elektrodach. Dobra, żółta jest. Przyklej elektrody żółta do skóry w sposób przedstawiony na rysunkach. No. Mamy tu nas. Wyciśnij mocno elektrody. Pyk. Tu serce raczej nie. Nie dotykaj pacjenta. No. Trwa analiza rytmu serca. Zaraz kopnie, nie? Dobra, słuchaj, ratujemy człowieka. Pacjenta. Naciśnij migający przycisk. Wykonano wstrząs. Patrz. Uciskaj klatkę piersiową zgodnie z rytmem. Słuchaj. Połóż nasadę dłoń na środku klatki piersiowej pacjenta. Ten rytm. Na niej umieść drugą dłoń. Uciskaj mocno na co najmniej 5 centymetrów. Jedzie, nie, spokojnie. Ratujemy Anię. Wykonaj dwa oddechy ratunkowe. Jedziesz! Jeden. Dwa. Dobrze, kaki, brawo. Ratujemy. Znów uciskaj do klatki piersiowej. Nie, no jak? Pompuj. Uciskaj mocno na co najmniej 5 centymetrów. Jedziemy według tego sprzętu. No ale ona nie użyje, nie? Będę pompował tu godzinę. Obyśmy nie musieli takiej sytuacji mieć. Wykonaj dwa oddechy ratunkowe. Jeszcze raz, spróbujemy. Zobaczymy, ile to trwa. Jak za długo to... Jeden. Dwa. Dłużej chyba musi być. Uciskanie klatki piersiowej. Jezus, ile to trwa. Uciskaj mocno. Ratujemy. 5 centymetrów. 200 osób ponad cię ogląda, jak to robisz. No. Brawo, Kaki. Dobrze. Wykonaj dwa oddechy ratunkowe. Uciska się na stojąco, na wyprostowanych rękach. Stań, właśnie o to chodzi. Dwa. Znów uciskanie klatki piersiowej. Wstań, bo teraz ludzie mówią, że trzeba wstać. Szybko. Uciskaj mocno na co najmniej 5 centymetrów. Może... Teraz. Nie? Wykonaj dwa oddechy ratunkowe. Myślę, że to już koniec, wystarczy. Jeden. Tam, jak ten, no,
Oj, nie tak, panowie. Naciskanie klatki piersiowej. Kończymy, powolnie. Na co najmniej 5 cm. 3, 2, 1. Koniec. Przyjechała karetka. Uratowaliśmy życie. Mam nadzieję. Ludzie mówią, że uciska się na stojąco. Szkoda, że Rudy Kasztan nie ratuje ani... Ojej! Oj, nie tak, panowie. I właśnie po to jest ta sytuacja. Nie musimy się na tym znać. Bo... No miałeś bo, przypomnieć no bo aplikacji. Bo nie musimy. I po to jest ta aplikacja właśnie. Panie Adamie, wyskakuje beleczka. Ściągnijcie tą aplikację. Mnóstwo filmów instruktażowych. Jak to się powinno odbywać? Jak to zrobić? Co odcinek będziemy co innego pokazywać? Myślę, że to się przyda wszystkim, bo no ja się z czymś takim nie spotkałem. A ty? Ja też nie. I powiem szczerze, że nie wiem, jakbym się zachował, bo... Teraz, jak to robiłem, byłem lekko zestresowany, a co by było, gdyby... A siedzimy w czterech. Tak. Co by było, gdyby to był naprawdę... Poczekaj, ja wezmę Anię. Ktoś tu, Oskar Kik, pacjent, umarł, pozdrawiam. Kuba Kurdysz umarł. Miejmy nadzieję, troszkę się śmiejemy, pół żartem, pół serio, ale żebyśmy w takich... Weź jeszcze to może od tego. Żebyśmy, to był bodajże twój. Żebyśmy w takich sytuacjach nigdy nie byli. Myślę, że w następnym odcinku mogę powiedzieć, w następnym odcinku 16 stycznia panie Adamie będzie trener Stali Ostrów, Andrzej Urban. O, przyjeżdża. 22 stycznia przyjeżdża trener Widin przyjeżdża z Zielonej Góry. No i mamy podsumowanie pewnie stycznia z Radosławem Chyżym. Wtedy będziemy ratować panią Anię. Zobaczymy, jak Radkowi pójdzie, ale ktoś na przykład napisał, nawet źle udzielana pomoc jest lepsza niż żadna. Coś wiem o tym. Super akcja. Maciej Parkitny uciska się do Stayin' Alive Bee Geesów. Nawet brytyjski NFZ to refunduje. Takie defibrylatory w każdej hali sportowej powinny być. Dziękujemy za wasz odzew. Uwierzcie mi, pomożecie nam. Co 5 minut będzie się wyświetlała belka. Przyłóżcie telefon, ściągnijcie aplikację. Pomożecie nam, pomożecie sobie i będziemy sobie w ten sposób działać. Spotkaliśmy się po to, żeby nie zapowiedzieć, tylko podsumować tą pierwszą ligę. Zanim zacznę, Kakip, jesteś po świeżym zwycięstwie, bardzo ważnym. Zaczynacie wygrywać, łapać rytm. W dobrym humorze na pewno tu przyjechałeś. W bardzo dobrym humorze, bo graliśmy z bardzo dobrym zespołem, poukładanym, z dobrymi zawodnikami. No i tyle, no. Zaczynamy łapać rytm, tak jak powiedziałeś, bo... Mikrofon sobie przyłóż. Zaczynamy trzymać rytm. Nie, bo... wchodzimy, wreszcie to jest to, co czego wymaga od nas trener. Przede wszystkim to, że walczymy na boisku. To jest bardzo... W tym meczu mieliśmy taką energię, że chyba jeszcze w żadnym meczu nie mieliśmy. A wiedzieliśmy, że jeżeli pokażemy im mocne warunki na boisku, to możemy z nimi wygrać. I tak było. Tak było, dlatego mamy zwycięstwo. Ty z kolei też jesteś w dobrym nastroju, no bo twoja drużyna wygrała... Był jakiś mecz po tych derbach? Nie, no to było ostatni derby Wrocławia, teraz był mecz przełożony z Kotwicą. Pompowane było mocno w mediach, robiłeś co mogłeś, chciałeś naszą całą ekipę zaprosić, ale nikt z nas chyba nie dał rady, oprócz Mroka dziękujemy, ale myślę, że pojawimy się kiedy gracie między sobą we Wrocławiu. Ostatnia już kolejka to jest. Wspaniale, pasuje idealnie. Bo ostatnia, no. Nie, no. No za dwa miesiące gdzieś. No i co? Fajne wydarzenie na pewno we Wrocławiu. Pokazało, że jest potencjał jak zawsze. No byli kibice Śląska, byli kibice WKK, był prezes Koelner, był prezes Lizak, był dyrektor sportowy Waldemar Łuczak. Był między innymi Mateusz Babierz, twój były gość programu. Wiem, widziałem Mateusza, i w sumie ostatnio myślałem nad tym, dlaczego żaden z klubów nie zdecydował się na zaproszenie go, bo tak naprawdę, no, mówię na mecz, bo myśmy to wykorzystali, wykorzystali, zbyt szumnie to określiłem, ale wykorzystali to jako klub pierwszoligowy, a wystarczyło napisać, hej Mateusz, zapraszamy cię na mecz. I Mateusz bardzo chętnie przyjął zaproszenie. A spodobało mu się, rozmawialiśmy między innymi na tematy grup młodzieżowych, no bo WKK to jednak klub młodzieżowy przede wszystkim. A i co, no fajne derby, szczególnie fajne, bo zwycięskie dla nas. Zobaczymy, co dalej teraz w starcie z Kotwicą. Dobra, dynamizujemy, bo już 20 minut uciekło, a nie chcemy was mielić do północy, bo dużo drużyn, dużo pytań. Pierwsza liga ciekawa jak zawsze, ciekawsza o to, że są nowe przepisy, przepis o młodzieżowcu i przepis o obcokrajowcu.
Będziemy szli sobie po kolei. Twoim zdaniem o młodzieżowcu. Słuszny czy nie? W praktyce. Według mnie nie. Niesłuszny, bo... No bo młodzież jest teraz taka, że już z Hubertem Pabianem rozmawiałem na ten temat i to jest tak, że jak myśmy zaczynali grać w kosza, to nie mieliśmy nic i musieliśmy po prostu jakby sami dochodzić do wszystkiego, starać się na treningach robić jakieś nowe rzeczy. A teraz młodzież ma wszystko pod ręką poprzez właśnie komputery, internet i oni sobie wchodzą i sobie wszystko wpisują. I oni są już tak obiedzeni tym wszystkim, że oni po prostu... jakby mając to wszystko, nie starają się jakby mocniej iść do przodu. Że... A rzeczywiście tak jest, bo wiesz, młodzież ci odbije piłkę, bo nie chcę, ja się trochę zmieniam i wiesz, że takie, ja ciebie rozumiem i się zgodzę, ale to też żebyś nie chce, żebyś nie, wziął jako zgorzkniały 34-latek, który narzeka na młodzież. Nie? Ja na nich nie narzekam, bo w Polsce jest naprawdę dużo fajnej młodzieży. Tylko chodzi o to, żeby oni nam, starym dziadom, chcieli pokazać i udowodnić, że są od nas lepsi. Żeby nie kończyli na tym, dobra, dzisiaj z nim wygrałem i już wygrałem, nie? Że po prostu, żeby nas, starych, zepchnąć ze sceny. Żeby teraz, to jest ich czas. To prawda. A tobie jak się wydaje? Tak naprawdę, czyli być może to kiedyś zaprocentuje, natomiast tak po raptem połowie sezonu rozegranego z tym nowym przepisem, wydaje mi się, że najbardziej charakterystycznymi postaciami urodzonymi w roku 2000 lub wcześniej, tak naprawdę, czyli później w ten sposób, no nie wyrosły nam jakieś nagłe, znaczące postacie, których nie kojarzyliśmy do tej pory, no bo wydaje mi się, że ci, którzy są obecnie najbardziej znaczący i łapią się pod ten nowy przepis, oni już byli znaczący jeszcze sezon temu czy dwa. A czy z twoich informacji, znaczy z moich to jednak jest... Jest to jakieś potwierdzenie insajderskie. Czy wykorzystali ci najlepsi ten przepis, jeśli chodzi o zarobki? O zarobki przede wszystkim, no bo zarobki znacząco poszły w górę, już bez względu na rosnącą inflację, a no zarobki poszły znacząco w górę i problemem jest też ich dostępność, co zresztą sugerowały każde niemalże władze klubu, że ta dostępność jest mocno, mocno ograniczona i ten rynek, to jest tak naprawdę takie błędne koło i nie za bardzo jest z kogo wybierać, jeśli już to kluby decydowały się na drugoligowców, na przykład. Sonia Janowska pyta, halo Akademik w Opolu, jesteście tu. Nie wiem, jakaś dziewczyna was szuka w Akademiku, byliśmy przerąbane. To chłopaków trzeba się trzeba pytać. Czyli grasują. Nowy komunikator. Maciej Marciniak pyta, o co chodzi z tym przepisem młodzieżowca? No w tym sezonie może grać... Wielkim, znaczy nawet nie, że może. Powiedz PJ ma... Nie może, a musi. Maciejowi Marciniak musi, dokładnie. Tak jak jest w Energia Basket Lidze obecnie przepis o Polaku, tak zwanym, to czyli Polak, zawodnik urodzony w Polsce, czy z polskim paszportem, musi być na parkiecie przez nie tyle pełne 40 minut, co w każdym momencie meczu. Jakikolwiek Polak. Czyli musisz mieć minimum ich lepsza drużyna trzech. No. A już nie licząc treningu. Z kolei w pierwszej lidze są dwa nowe przepisy. Od tego trzeba by było zacząć. O młodzieżowcu tak zwany przepis, to znaczy zawodnik z rocznika 2000, 2001, 2002 i tak dalej, z Polski, to nie może być zawodnik z zagranicy, plus możliwość zakontraktowania po raz pierwszy od dawna gracza z zagranicy, na co zdecydowała się już teraz, możemy to powiedzieć, większość klubów. Co było dotychczas no, raczej nowością. A to ciekawe, ciekawi zawodnicy na pewno są w tej lidze. Będziemy właśnie sobie szli powolutku. Chciałem sobie jeszcze tutaj zobaczyć, czy jeszcze coś miałem, jeśli chodzi o tą pierwszą ligę. W takim razie, panie Adamie, poprosimy. Jedziemy od ostatniej drużyny w tabeli i będziemy sobie analizować ich sytuację, kto do spadku, kto korzysta. Start drugi Lublin. Tutaj nie ma się co bardzo pastwić nad tą ekipą, bo to jest drużyna z młodych zawodników złożona, którą uzupełniają tak zawodnicy z ekstraklasy uzupełniają, czasami. Chociaż nie wiem, czy to jest niezbyt duże określenie, uzupełniają, ponieważ większość... Albo pomagają czasami. No nawet zagrali. Nie. Bo w tym właśnie... sezonie zagrali? Niektórzy. No właśnie. I to tak naprawdę niektórzy. Zagrali. No a, właśnie. To są trzy razy koszt spadł, nie? To Didi mówi, że, Bibi mówił, że się trzy godziny tak, dokładnie. Znaczy, no, przed tym meczem. To jest ekipa prowadzona przez trenera Wojciecha Paszka. Drużyna składająca się, jak wszyscy widzą teraz, z roczników no, 2003, 2004, 2005, kiedy się pamiętam, dałem w twitterową dyskusję z prezesem klubu, z panem Pelczarem, który argumentował, że to jest ekipa, która wykorzystuje tę młodzież. Młodzież, która w ubiegłym sezonie sięgnęła po Mistrzostwo Polski, no nie przytoczę, przepraszam teraz, ale to jest bodajże rocznik
No ile? U19, U17? Tak, tak by pasowało. Chwalebne. Tak czy inaczej, Mistrzostwo Polski, czy Wicemistrzostwo Polski, to jest szansa, tyle tylko, że no, tam brakuje nieco doświadczenia. Ta drużyna ma przede wszystkim cztery wielkie plusy i to nawet nie, że małe, a wielkie plusy, to znaczy. To znaczy Norbert Ziółko, to znaczy Kępka, to znaczy Grzesiak. To są zawodnicy, którzy, jeśli możemy wejść w statystyki, u góry, troszeczkę wyżej. Wyżej. Statystyki zawodników. PJ jest dobry. PJ, kurde, do pierwszej ligi jest idealny. I troszkę niżej, poproszę na statystyki średnie. No to są zawodnicy, którzy na tle zespołu się bardzo mocno wyróżniają. Średnie, to są sumaryczne. No jeszcze troszkę niżej, jeśli można. Panie Adamie, no, Norbert Ziółko, który dołączył do zespołu, bo warto podkreślić, że start to był... Tak, tu. Start to była jedyna drużyna, która zdecydowała się w okresie przedsezonowym na stworzenie kampu, tak trochę jak przed laty. I efekt był tak naprawdę, bo nikt, znaczy za bardzo nie było zwróconej uwagi na ten kamp, a z tego kampu powstał niejako transfer Norberta Ziółko, który jak widzimy ma średnią 18,1 punktów w każdym spotkaniu. To jest zdecydowany lider tej drużyny, bo jako jeden z nielicznych rozegrał no, więcej niż 10 spotkań. Do tego Michał Grzesiak, do tego Wiktor Kępka. Wojciech Nojszewski, to są takie najbardziej barwne postacie tego zespołu, sęk w tym, że jest jeszcze bilans tego zespołu i tam jest niewesoło. Umówmy się, to jest drużyna do spadku, ewidentnie tutaj cuda na kiju by się jakieś musiały wydarzyć, musiałaby chyba cała ekipa zacząć grać i ratować ten sezon. Ciekawe, co się wydarzy. Ten sezon na pewno zaprocentuje tym młodym chłopakom. Młodzi skorzystają na 100%. A tobie się ktoś, rzeczywiście jak graliście w tej pierwszej rundzie, ktoś ci się rzucił w oczy, tak. ma jakieś papiery na granie? Znaczy, no, kogo byś zapamiętałem wyróżnił? Tego właśnie Wiktora, Wiktor Kępka. Wiktor Kępka, zapamiętam, on mnie krył. Łaniama też był też. Nie, no zapamiętałem go, bo kryliśmy się nawzajem i naprawdę no, musiałem się troszeczkę napocić. Tym bardziej, że... Krótko grałem, ale przez ten krótki czas naprawdę czułem, że chce mi coś udowodnić i to było fajne. A jednak, fajne. Zobacz. Czyli to było fajne, jego reakcje. Na boisku. Tym bardziej, podobał że się, właśnie tak. Warto, analizując głębiej tabelę, no niestety, ale to nie są przegrane typu 10, 20, 30 punktów, tylko czasami 50, 60. No widzieliśmy ten plus punktów. Minus tam. Tam jest minus 670 punktów nawet w tym momencie. No przecież, no... Wspaniała statystyka, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby młodzież grała. Tu tak. Nie ma coś, tu nie ma jakby więcej, większej filozofii. Zostawiamy Lublin. No i warto podkreślić, że jak rozmawiałem z trenerem Paszkiem, no właśnie, to on wspominał o tym, że drużyna nie zostanie wzmocniona, natomiast będzie systematycznie to zdecydowanie bardziej niż dotychczas wzmacniana z graczami z ekstraklasy. Oni dotychczas całkiem rzadko korzystali z tych graczy ekstraklasowych, no ale jak już korzystali, to faktycznie dość porządnie, bo były mecze z Krasuskim, z Pelczarem, z Dziębą. I tam był pełna piątka ekstraklasowa. No Młynarz chyba nawet do Krakowa pojechał. Zawsze ekstraklasowy zespół musi mieć drugą drużynę i ci młodzi niech sobie z tego korzystają. 17 miejsce, Polonia Bytom, bilans 4 zwycięstwa, 14 porażek. Osobiście myślałem, że troszeczkę wyżej będą. Mhm. Ale oni mieli pierwsze chyba, oni mieli 12 meczów pierwszych na wyjeździe. Już znaczy trudnych. W tej rundzie. To jest jeden z zespołów, który ma taką dysproporcję w terminarzu, bo w pierwszej połowie sezonu zasadniczego zagrali tylko 6 meczów u siebie. Licząc jeszcze z tym meczem wczorajszym. 6 meczów u siebie, 12 na wyjeździe. No to jest spora dysproporcja. I to jest dlatego to, że oni jeszcze mogą odbić mocno. Na pewno. Z tą grupą kibiców, świetną, tam jest pełna hala cały czas. Grałem tam o awans do pierwszej ligi na naprawdę fajne klimaty, trener Bacik. Co powiemy o tej drużynie, kto jest liderem, jest obcokrajowiec, jest młodzieżowiec, opowiadaj może ty, Kaki, z perspektywy twojej zawodnika, ta drużyna, jak ją czułeś na parkiecie? No ja myślę, że przede wszystkim dużym plusem jest ściągnięcie obcokrajowca, nie pamiętam jak on... Alfonso Willis, to jest, już jest liderem tego zespołu. I na pewno z tym doświadczeniem z Markiem Piechowiczem i z Pawłem Bogdanowiczem mogą tutaj zrobić jeszcze dobry wynik w tym sezonie, tak mi się wydaje, bo to nie są ludzie, którzy nie są ograni w tej lidze, znają tą ligę, a niektórzy grali wyżej. To nie są Leszcze Wąskie. To nie są Leszcze Wąskie. I z kolei ja bym jeszcze wyróżnił Michała Hrabotę, który co prawda nie reprezentował w pierwszej lidze takich bardzo czołowych klubów, a które finalnie biły się na przykład o awans, natomiast to jest zawodnik, którego średnie statystyki na zapleczu ekstraklasy wynoszą każdorazowo, nie wiem, 12-15 punktów w każdym meczu średnio.
A znów, no właśnie, 12,9, 11,1, 13,1, więc to są naprawdę dobre statystyki. No chciałbym zobaczyć go jeszcze kiedyś w takim zespole nieco bardziej obiecującym. Panie Adamie, dziękujemy, że tak bardzo dynamicznie operujesz tutaj to, co PJ mówi, bo to nie jest łatwe. Bo to jest ten, to mówimy o tym młodym zawodniku, tak, który... W przypadku Chraboty to jest jeszcze rocznik 99 bodajże. On już się nie łapie. Ale on się nie łapie. To kto z tego U23? Bo tak jak mówię, ja siedzę głównie w PLK, NBA, pierwszą ligę oglądam kumpli, co grają, dlatego też chciałem was tu zaprosić, żebyście pomagali, właśnie też kibicom pokazali, na kogo zwrócić uwagę, jeśli chodzi ten przepis młodzieżowca tutaj. No to tak naprawdę to są trzej gracze, Karol Jagoda, Radosław Chorab oraz Dominik Krakowiak, no to trzy takie najbardziej, o ile w ogóle znaczące postacie z przepisu o młodzieżowcu. No i ten słynny Alfonso Willis, gość, który grał w NCAA, Amerykanin, który z miejsca stał się liderem i to jest ewenement, ja bym powiedział. To nawet nie, że lider, ale ewenement, bo to jest zawodnik mierzący 188 cm. Mhm. On ma średnią, wiesz jaką, czy niekoniecznie? Mówię o zbiórkach. 13 zbiórek na mecz. Słuchaj, no widziałem jak biega. Oglądałem jego ostatni mecz, jak jest szybki, jakie ma minięcie, wiesz, to też daje dużo. Small ball, dużo jest small ballu, właśnie już trenerzy kombinują pewnie, nie? To się zmienia wszystko. Ja myślę, że jeszcze parę lat już nie będzie typowych centrów takich upychających się pod koszem, no, tylko będzie run and gun. Wczoraj widziałem Nurkicia, jak stał sobie, wiesz, w takim jakimś dropie w kontejnie głębokim, nawet ręki nie chciało mu się podnieść w Portland za kilkanaście baniaków. Potem zaczął dopiero biegać. No i to też pokazało, jak skrzydłowi mogą grać, no ale też trzeba mieć bicepsy, trzeba być silnym. Willis takim wydaje się być zawodnikiem. Chociaż jak rozmawiałem z trenerem Bacikiem, to wspomniał, że jak najbardziej jest jeszcze możliwość pozyskania kolejnego zawodnika. Ostatnio został wypożyczony z drugoligowych Katowic Zygmunciak, Przemysław Zygmunciak, ale jak wspomniał trener Bacik, są jeszcze możliwe wzmocnienia. Zygmunciak, a nie grał w Bielsku Podlaskim przypadkiem? To mi się objęło ostatnio. Tak czy inaczej. No, sprawdź go szybko. No jest, PJ, ty sprawdzaj. Kielce. Okienko transferowe jest otwarte do bodajże 15 czy 16 stycznia. Czy muszę zastopować, ludzie cię chwalą, może jesteś bardzo dobrze przygotowany. Masz w końcu pole, jakby przestrzeń do bardzo pokazania twoje, żeby ktoś docenił ale twoją Ale jeszcze ostatnie słowo, pasję. Bo wspomniałeś, zapowiadałeś mnie jako osobę, która wie wszystko o tej pierwszej lidze, to ja jeszcze chciałbym tylko wyróżnić Pamelę Wronę, również dziennikarkę polskiego ale kosza. Ale ty miły jesteś. Kolega. No nie, jestem szczery. Co by nie mówić, dawaj, nie. To jest osoba, która no, bardzo dużo zrobiła medialnie dla pierwszej ligi. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zajrzyjcie na Twitter. Z Pamelą przetarliśmy tu szlaki, przyjechałaśmy, sobie dyskutowali, ale jest dzisiaj PJ, więc dajemy czadu. Czy tu będą transfery jeszcze? No Polonia mówi, że są otwarci, że mogą, że chcą. Zobaczymy. Wiem tylko, że już, jak już ci wspominałem przed programem, być może jeszcze w trakcie tego programu jeden z klubów ogłosi transfer, być może nawet dwa. Ale to nie ten. Nie. A to jest do wzięcia. Seks twoich źródeł, środowiska, kto ja jest... Ja myślę, że jedynie kogoś z ekstraklasy mogą wziąć. No, a wiesz, kto jest niezadowolony, kto chce odejść? Nie. Im dalej w las, to będziemy... Ty wiesz, kto jest, kto chce odejść, dawaj, kto? Nie, no nie będę rzucał nazwiskami, natomiast no, najbardziej Czekaj, można... się, kto nie gra. Najbardziej można skłaniać się ku tym zawodnikom, którzy, no, mówiąc potocznie, grzeją ławę w ekstraklasie. Ja wiem, że tych nazwisk jest niestety multum, ale też wiem, że trenerzy ekstraklasowi nie są skorzy do tego, żeby puszczać tych zawodników do pierwszej ligi. Mimo bo jest nadal uważam, że ta ekstraklasa jest za duża, o cztery drużyny. Nie wyrzucił, tylko przerzuciłbym te cztery drużyny do pierwszej ligi. Nawet nie wiem, czy nie lepiej, żeby ciąć koszta, zrobić dwie dywizje i niech się potem mielą, koszta zejdą i to by było ciekawe. I myślę, że z korzyścią dla pierwszej ligi i dla drugiej, no bo brakuje zawodników. Brakuje zawodników, no tak jak mówisz, no czasami lepiej zrobić mniej zespołów z lepszymi zawodnikami, a nawet powiększyć drugą ligę o jeszcze jedną grupę i wtedy może ta liga byłaby ciekawsza niż robić 18 zespołów czy 20. Kibicuję Polonii Bytom, jest tam Mariusz Bacik, bardzo fajny chłop, bardzo chłop, zapraszałem go do podcastu, myślę, że przyjedzie, zrobimy to wcześniej czy później. PGE Turów Zgorzelec, miejsce 16, taki sam bilans jak Polonia Bytom i tutaj no coś mi... Powiedz, bo miało być dobrze,
a są znowu jakieś tam brakuje zawodników. Tak naprawdę Turów kilka meczów przegrał w ostatnich sekundach. Tak, gdyby wygrał z Koszalinem na początku, już by było inaczej. To by było inaczej. Zespół by drgnął. Baza kibiców, hala. Bardzo fajny prezes, trener, którego znam, jakby wszystko jest, natomiast no, wyników zwycięstw nie ma, a w Zgorzelcu na pewno przydałyby się te zwycięstwa. Jeszcze kibice wytykają tą dziką kartę, który jest z rzędu kolejny spadek, jedno, to będzie, to byłby na pewno cios dla wszystkich w Zgorzelcu. Tam jest błędne koło. W mojej opinii, ale nie tylko mojej, ten klub cierpi na tak zwany efekt błędnego koła, bo tak. Przypomnijmy ich historię, no nie mówimy o ekstraklasowej, tylko o tej pierwszoligowej. Oni w ubiegłym sezonie zakwalifikowali się do pierwszej ligi za sprawą dzikiej karty, którą otrzymali po prostu na ostatnią chwilę. Systematycznie ściągali do siebie naprawdę duże nazwiska, jak na przykład Adriana Kordalskiego. W trakcie sezonu. Tak, 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 tak. On tam trafił za dość duże pieniądze, z tego co wiem. I finalnie ten klub no, za sprawą wyniku sportowego niejako spadł do drugiej ligi. Mówię niejako, bo w tym roku znowu sięgnęli po dziką kartę. Znów, może nie, że tyle na ostatnią chwilę, bo tyle się po prostu czeka na ten proces. Ale no, trafili znów do pierwszej ligi, znów niestety nie ma wyniku. Tyle tylko, że no, dlaczego wspomniałem o błędnym kole, ponieważ gdy oni trafiali już rok temu do pierwszej ligi, to to był klub, no tutaj nie posłużę się dokładnymi danymi, natomiast o ile dobrze pamiętam, jak sprawdzałem dane, gdy oni grali w trzeciej lidze, bo to jest też ważne, oni nie grali w drugiej, oni grali w trzeciej lidze. Grali w trzeciej lidze, o ile dobrze pamiętam, zajęli w niej przedostatnie miejsce w swojej grupie. Czyli mówimy, o ile nie bierzemy pod uwagę grup amatorskich, no to przecież to jest w takim razie jeden z najsłabiej osadzonych klubów w Polsce. I oni trafili do pierwszej ligi. Trafili do pierwszej ligi, w niej się nie utrzymali. No i znowu jest dzika karta, znowu nie ma wyników, znowu są kontuzje, o czym wspominał mi dzisiaj trener Turkiewicz. No i Klaudia Jankowska pisała, że chciałaby tak szybko myśleć, jak Piotrek mówi. I trener, pozdrawiam Klaudię, i trener wspominał, że no tak naprawdę niejako brał, co można było. Mówi, że były jeszcze 2-3 nazwiska dostępne, natomiast klubu nie było stać. A, i trener wspominał o tym, że wszyscy wspominają, że w Turowie czy w Zgorzelcu są ogromne pieniądze, wielki budżet. Mówi, że wcale tak nie jest. Mówimy o jednym naprawdę z najniższych budżetów w lidze, a że większość idzie na grupy młodzieżowe, a nie na pierwszą ligę. I mówi, że może być tak, że no może nie być kolorowo nawet za rok, jeśli się drużyna nie utrzyma. Ciekawe. Mogę wam powiedzieć, że dostałem propozycję z Turowa Zgorzelec. Ale no nie skorzystałem z wielu względów, przede wszystkim z natłoku obowiązków, ale wydaje mi się, że Bembenitos tak szybko by mi nie doprowadził. Dałbyś się radę, spokojnie. Dzięki Kaki, że we mnie wierzysz, ale no po prostu nie podjąłem się wyzwania, czego co mogę wam dzisiaj powiedzieć. Będę trzymał kciuki za Turów Zgorzelec. Jak patrzysz właśnie Kaki na Turów. Bez Michała Jędrzejewskiego grali długo, nie? On wróci w dniach, jak mi trener wspominał, między 20 a 30 stycznia. Tego no, no ale no to nadal grają bez niego, a to jest podstawowy gracz, który robi różnicę. Popatrzyłem sobie na terminarz Turowa Zgorzelec. Moim zdaniem walka, utrzymanie, jak nie zrobią jakieś niespodzianki, ekstra zwycięstwa z faworytem. Transfer ma być, z tego co wiem. Czy możesz... To na pewno nie ja, ale myślę, że kogoś wezmą. Walka utrzymania, jak sobie tak popatrzyłbyś i miał obstawiać pieniądze, odbędzie się w marcu. Zobaczcie sobie, jakie mają w marcu mecze. Mają Poznań u siebie, WKK, Kraków, Lublin. No. I te mecze muszą wygrać. I coś, a jeszcze wcześniej coś tam... I coś, tak, dokładnie. I coś muszą wyszarpać. Najgorsze, co by się mogło stać, spadną i zabraknie im właśnie dwóch zwycięstw, które przegrali. No, Koszalina może braknąć na przykład. Na przykład. A jak już kogoś wyróżniamy, to ja bym... wyróżnił Szymona Pawlaka. Szymon Pawlak, który jest jednym z najlepszych punktujących w całej lidze, mogę zdradzić, że Szymon miał propozycję przed tym sezonem z Ekstraklasy. Natomiast, ja, to jest moja opinia, chwała mu za to, że się nie zdecydował, dlatego że być może trafiłby na słynną ławkę rezerwowych i tak by siedział i siedział. A gra w tej pierwszej lidze jest zdecydowanym liderem Turowa, a zarazem jednym z najlepszych strzelców, jeśli możesz, panie Adamie. Na samym dole będzie dokładna statystyka. Jest. A nie załapał się finalnie Szymon Pawlak, natomiast no, to jest naprawdę dobry zawodnik, który ma dużą... Co z młodzieżowcami? Bo jest tam Michał Samolak, który był ze mną w Rycerzach Rydzyna. Początek miał naprawdę obiecujący, ostatnio widzę zgasł. Ta liga nie jest łatwa. Kaki, twoim zdaniem ci młodzieżowcy w Zgorzelcu? Szczerze, no ładuj. Pamiętam, niedawno graliśmy przed świętami i on... trener uczulał go nas na właśnie na Michała, bo on jak dobrze wejdzie w mecz, to naprawdę potrafi dobrze zagrać. I z nami zagrał przeciętnie tylko dlatego, że nie trafił paru pierwszych rzutów. Ale to jest, wydaje mi się, jakby
standard młodych zawodników, że glawu jeszcze działa. Zagrzana glawa. Bo on wszystko ma, jest szybki, gdzieś tam operuje, ale wszystko, no rzut, rzutem się otwiera. Wszystko, nie wiem jak z jego jakby podejściem do treningów jego, to ty już go lepiej znasz. Ale wydaje mi się, że może być solidnym gościem na pierwszą ligę, jak się ogra. Jeszcze jest tam Mikołaj, styczeń, ale to nie są jakby pojedyncze, bo to jest szansa dla takich chłopaków. No, właśnie o tym mówię, że on jakby, musi to wykorzystać, nie? Czy on ją wykorzystał? Wydaje mi się, że nie. No nie. Szczerze mówiąc, kilka meczów zagrał, pokazał, że potrafi, ale jednak jak już masz ten i trener ci daje szansę, no to musisz zrobić wszystko, żeby... To jest to, ja właśnie to o czym mówię, że jak już masz to musisz dalej to ciągnąć, a nie stawać na laurach i... Ale na szczęście bardzo często jest... Ale też, ma jeszcze, może się poprawić. Często jest też tak, że zawodnicy nas słuchają i... Podobno jest się bardzo silna ekipa z pierwszej ligi. Chyży, pozdrawiamy całą pierwszą ligę. Ktoś nam, że my hejtujemy, nie? To jest jakaś forma krytyki. Jeżeli młodzi, to może. Młodzi to właśnie słuchają. O, to temu panu w okularach udowodnię. I to jest super, bo taka powinna być reakcja. Kibicujemy wszystkim młodym zawodnikom, żeby grali, jak my sobie już odejdziemy. Coś jeszcze o Turowie? Masz jakieś... Kwota, jaką zapłacił Turów, zresztą i kilka innych klubów, które zgłosiło się do tego procesu, to jest 100 tysięcy złotych, które wpadło na konto Polskiego Związku Koszykówki. No i to jest znacząca część w ogóle budżetu, jak słyszę, Turowa. Co można powiedzieć? No Turów... 100 koła wpłacili i 100 koła to jest budżet. Nie, no aż tak źle nie jest. Natomiast chodzi o to, że ten budżet został uszczuplony o te 100 tysięcy i to jest znacząca część tego budżetu. Okay. No możliwe są transfery, szukają od miesiąca, są na to ośrodki już wygospodarowane. Nie wiadomo co z obcokrajowcem, to jest taki temat, o którym chyba nie chcę mówić głośno, natomiast no, tam jest niejasna sytuacja kontraktowa wobec poprzedniej nazwy. Tak też o tym słyszałem, że nie trzeba coś tam zapłacić, żeby chyba się ruszyło. Sytuacja i tak batu dalej. I tak dalej. Po prostu nie wiadomo za bardzo, czy można tego obcokrajowca sprowadzić. Zobaczymy, co będzie w Zgorzelcu. A propos, mówimy o pieniądzach. Ile zarabia najdroższy zawodnik w pierwszej lidze? Ponad dyszkę. Tak? Myślałem, że więcej. Ile to jest ponad dyszkę? 11 czy 16? No ja w tamtym sezonie słyszałem maksymalnie o 14 tysiącach złotych. Okej. Okay. Miesięcznie. Miesięcznie. Ale to w tym jest mieszkanko, samochodzik, teraz tak. Suzuki. Jeździsz w pięć Suzuki, na, widziałem. Pięć jest na sponsor, dał auto. Ale no. Słyszałem, że niektórzy nie dostają auto. No też tak słyszałem. Nie wiadomo, gdzie te auta są. Wszyscy jeżdżą, tylko nie zawodnicy. Są takie sytuacje. PJ, a ty jeździsz Suzuki? Nie jeżdżę, ale nie narzekam. Czy to jak Radek? Ja jak pan Radosław chyży, ja jestem fanem komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Jeżdżę tramwajami, zresztą na WKK Sport Center, tramwaj numer 11. Zadowolony. No to jest to jakaś zachęta, bo ja cały czas namawiam, że te zarobki powinny być jawne, żeby ci młodzi ludzie mając 17, bo ostatnio dyskutowaliśmy podczas odcinka sylwestrowego, co motywuje młodych ludzi. Mówiliśmy o pieniądzach, mówiliśmy, nie wiem, jakiejś popularności, czymkolwiek, ale tak naprawdę młodzi ludzie nie wiedzą, ile zarabiają najlepsi zawodnicy. Jakby dążyć do tego. Przeciętny zawodnik, z tego co się dowiedziałem w Ekstraklasie, ponad dwie dyszki zarabia, więc to też, wiesz, dla jednych to są duże pieniądze, dla niektórych małe, no ale dokładnie. Masz jakąś świadomość, gdzie jest twój cel, o co walczysz, możesz... To są dobre pieniądze. Możesz się... Zdecydowanie większe niż w pierwszej lidze. Ocenić. A co to w pierwszej lidze też pokazuje, też warto grać. Jedziemy dalej. WKK Wrocław, twoja ekipa. No to może bądź nie. Tobie zadam pytanie. To nie jest chyba dobry bilans na ten moment z tym składem, jakby no to nie jest bilans dobry z tym składem. No ja mówiąc uratuj szczerze, chciałbym w ogóle zacząć od czegoś innego, bo są pewnie jakieś uszczypliwe osoby, które pomyślą, kurczę, gość, bo o co chodzi? No ja prowadzę media społecznościowe WKK Wrocław i proszę mi wierzyć na słowo, że ja mimo wszystko potrafię się odciąć i jestem w stanie powiedzieć w mojej opinii, jaka ta drużyna jest, co ją charakteryzuje i to nie jest tak, że moje serduszko jest przyczajcze i ja tylko kieruję się i wyłącznie emocjami, bo tak nie jest, bo mimo wszystko oglądam wszystkie drużyny, komentuję przecież też inne spotkania. A WKK Wrocław, no to jest skład, no klasyczna mieszanka doświadczenia z młodzieżą, utalentowaną młodzieżą.
ze słynnym Maksymilianem Wilczkiem, Mikołajem Kowalczykiem i tak dalej, no to jest ekipa, która gra póki co, przynajmniej... To jest syn Wafla, nie? Tomka Zabłockiego, Maciej Zabłocki. Znaczy, on też ma pseudonim Wafel. Tak? A, no to widzisz, bardzo fajnie, pozdrawiamy Tomka. Od naszej pani fotograf Karoliny Bąkowicz. Jezus, jak ten czas leci, ostatnio w Górniku Wałbrzych z Tomkiem zresztą grałem. Jest ich dwóch w WKK. Fajnie, fajnie. Wafel, spoko gość. No, więc WKK. No to jest między innymi Michał Gabiński, który Gabinator. No, były kapitan mistrzowskiego składu Śląska Wrocław. Szymon Kiwilża, który rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze. No, doświadczony Tomek Ochońko, no, jeden z najlepszych strzelców w lidze, czyli Dominik Rutkowski. Kamil Zywert na DJ Rokko, tak? Dalej tak sywa znaczy, operacyjna jest. Jak z nim o tym rozmawiałem, to on mówi, że po prostu Rutek, mimo wszystko. Rutek. Ja znam Rokko. Pozdrawiam cię serdecznie. Jedziesz dalej. No i Maksymilian Wilczek, który zdecydował się na pozostanie w klubie. Chociaż wiem, że no też zapewne miał inne propozycje. No może odejść finalnie już na koniec sezonu. Duży talent. Bardzo duży. Znaczy ja jestem osobą, która to widzi z perspektywy trzeciej osoby, ale no, jak są osoby mądrzejsze ode mnie koszykarsko, no to mówią, że to jest bardzo duży talent, który na przykład może gdzieś wylądować poza Polską. Kaki, duży talent? Myślę, że tak. Myślę, że a co tak. O nim słyszałeś? Tak, Słyszałem, no, kryjemy się na boisku, on jest na pewno silny fizycznie, dobry strzelec. On ma 18 lat. Ma 18 lat, jest naprawdę bardzo silny fizycznie i no, obserwuję go, bo myślę, że to jest taka przyszłość polskiej koszykówki, ale żeby, no mówię... To ostatni rok jego w pierwszej lidze. Powinien być ostatni rok w pierwszej lidze. Niektórzy już dyskutowali, czy ten obecny jest skuteczny, ale... Wydaje mi się, że... Jest Tomek Zabłocki, Wafel pozdrawia serdecznie. Tomek, super, że jesteś z nami, pozdrawiamy. Że może pozamiatać, ale mówię, no musi, ma dopiero 18 lat, tak? Dokładnie. Musi twardo chodzić po ziemi, i możemy mieć fajnego gracza w przyszłości. A to ciekawe, bo w tym programie wielu zawodników, mówisz, że są, jest prawie 300 osób. Dowiedziało się, ile się zarabia najwięcej w pierwszej lidze, bo pewnie większość nie wie. Znaczy, no ja też nie znam każdego kontraktu, ale no... Słyszałeś. A gdzie? A powiesz gdzie? W ramach ubiegłego sezonu? W Kołobrzegu? To jest jeden z dwóch kontraktów. Jeden w Kołobrzegu? Jeden, tak. A drugi na południu Polski. W Obrzychu? Nie. Ale to już dalej nic nie mówię. W Zgorzelcu. Ale co chciałem powiedzieć, bo w ogóle jeszcze mam jedną perspektywę. No bo wszyscy możemy rozmawiać tutaj na tematy po prostu czysto sportowe. Ja bym podkreślił ten klub ze strony bardzo dobrej organizacyjnie, ponieważ jest wypłacalny. Moje przelewy są na czas. No, choćby to, że na przykład standardem w Ekstraklasie, to mnie zdziwiło, nie jest to, że media manager, tak szumnie nazwany, nie lubię tego określenia, nie jeździ z drużyną na mecz. A dla mnie to jest standard. Mhm. Ja jeżdżę, ile tylko chcę i mogę, jestem z drużyną na każdym meczu wyjazdowym. A w Ekstraklasie to nie jest standard. W wielu klubach. No więc no, klub ze świetną halą, ze świetnym obiektem, tylko teraz potrzeba wyników. A ja mimo wszystko wciąż wierzę, że ta ekipa zrobi playoffy w tym roku. Też mam takie przeczucie, bo będziecie szli w górę, obserwuję sobie WKK i kwestia czasu, terminarz trudny jest? Trudne jest to, co jest przed nami najbliższe trzy mecze, bo to jest, mówiąc kolokwialnie, rzeźnia. Bo to są Dziki, inaczej, Kotwica, Dziki, Hydrotrak. No dobrze, że to jest absolutna czołówka tej ligi. No ale później jest jakoś lepiej, luźniej. Zobaczymy. Wild Pigs, Warsaw kontra WKK. Zresztą z Kotwicą WKK bardzo lubi grać, bo już w poprzednim sezonie no, Kotwica miała różnie w playoffach, bo wszyscy stawiali ją, już do Ekstraklasy. Przyjechało WKK i w pierwszym meczu sensacja i niespodzianka i 1-0 dla WKK. Pytanie, Kaki, może do ciebie. Wiśniewskiego ze Śląska kojarzysz, tego co grał w Gliwicach? Czy kojarzysz? Pytanie od Mariana 2K. Wilczek czy Wiśnia ze Śląska? Kto ma Wilczek, większy potencjał? Wilczek, bez zawahania. Okej, okay, to jest dobra odpowiedź. Ktoś się mnie pyta, co ty, Kamil, tak w Kołobrzegu nas lubisz? Lubię Kołobrzeg, fajnie się tam zawsze grało. Powiem tak,
Ale znam parę historii, tak, te historie tam, co na hali się... Ach, to z Jodłowskim Mateuszem trzeba się odpalić, bo ostatni odcinek dał sporo czadu. Trochę pytań z Facebooka, bo obawiam się, że wyjedziemy poza 23 i to jest niebezpieczeństwo. Jesteśmy dopiero... Przyspieszymy. Brawo Adam Kaczmarzyk, Szymon Wołowicz. Napisał Bartek Schmidt, największe rozczarowanie pierwszej rundy. Pytanie z Facebooka do ciebie. Drużyna? No. No. Zostawisz tabelę, bo żebyśmy popatrzyli. No może specjalnie wyłączył. No niestety, niestety drużyna kolegi. WKK Wrocław. Przed sezonem mogliśmy z nimi zagrać, przejechali się po nas, na spokojnie z nami wygrali. Wygrali chyba wszystkie mecze. No właśnie, to jest też ciekawe, że te sparingi zrobiły robotę, bo tam było 8-0 w sparingach. Tak, i rozmawialiśmy z chłopakami, że ta liga będzie pozamiatana przez właśnie WKK Wrocław. Jest jak jest, ale no, ja ich widzę cały czas w playoffach, oni muszą zacząć wygrywać, przecież to jest niemożliwe z takimi graczami, żeby być na 15. Marcin miejscu. Krzysztof Wołowiec, pytanie do ciebie, PJ, akurat tobie, do ciebie skieruję. Gdzie dojdzie do pierwszej zmiany trenera? Nie było jeszcze zmiany trenera? To jest ciekawe, ja to czytałem na Facebooku kilka dni temu, no i warto podkreślić, że już kilka ekip wymieniło trenera. Właśnie. Raczej nie wiem, czy wymieniło, ale no, rozstało się z dotychczasowymi. No jakby powiedz, tak kibicom. Przelecieć, no to moment. Polonia fajny została. Masz ten zeszyt. Dziękuję, specjalnie dzisiaj kupiony. Naprawdę? No, za grosze, spokojnie. PGE Turów, Enea Basket, momencik. Kraków zostaje. No Polonia przede wszystkim, która robi teraz świetną furorę w lidze. Polonia zmieniła trenera, Miasto Szkła Krosno zmieniło trenera. I chyba tyle, prawda? Kotwica zostaje, SKS zostaje, tak. No to tyle, dwie ekipy. Czy we Wrocławiu będzie obcokrajowiec? Którym? WKK? Nie. A dlaczego? No ja dostałem tylko informację, że nie tyle nie będzie obcokrajowiec, nie wiem jak w następnych sezonach, natomiast na pewno nie w tym. To jedna sprawa, no i nie będzie też już wzmocnień, skład jest zamknięty, nie będzie transferów. Okay. Zwolnienie również nie. Okej. Dobra, jedziemy dalej. Panie Adamie, poprosimy o tabelę. Później wrócę do tych niektórych pytań. Zresztą masz dużo fanek, tak? Masz dziewczynę? Ja nie. To chyba będziesz miał po tym podcaście, bo piszą tutaj dziewczyny co chwilę, nie? Już nie mam, żeby też nie było. Już nie masz? Już nie mam. Okej. Okay. Ale to jest kit, nie? Jest w porządku. Free Willy. Dobra, następne. Co to była za ekipa? Enea Basket Poznań. Enea Poznań. Drugi klub młodzieżowy w tej lidze tak naprawdę. Walczyłem z tą drużyną o awans. Rzeczywiście dobry trening. Widać jak kto to trenuje. Trener Szurek trenuje. No i prezes Szurek. I prezes, tak? Jednocześnie. To jest prezes klubu, tak. Mi gdzieś to umknęło. Jakby jeśli chodzi o to zaplecze takie sportowe jest, oni ćwiczą ewidentnie i tym też nadrabiają czasami nie tyle co braku, no czasami też braku umiejętności, bardziej jakości, bo są doświadczeni gracze, też tutaj w tej drużynie są tacy jak Dymała, Fischer, Fraś, ale nadal to jest młoda drużyna. Kaki, co oni o Poznaniu? Bardzo fajnie weszli w sezon. Mieli bilans dodatni, teraz mają 7 porażek z rzędu. I to wydaje mi się właśnie z tego, że oni weszli z taką werwą w tą pierwszą ligę. Nikt ich nie znał wszystkich zawodników. No i przyszedł scouting, przyszło jakby mocniejsze nastawienie na ten zespół i zaczęły się schody, ale ten zespół ma na pewno duży potencjał na to, żeby narozrabiać w tej lidze. To jest, no nas przewieźli 20 i to tak przewieźli nas, że w drugiej kwarcie już mogliśmy wracać. Oglądałem ten mecz i powiem, przyznam wam się szczerze, że oni byli 2 razy szybsi od nas. Po prostu. Oni byli szybsi. Tak. Czuć było moc. To był ten mecz właśnie. No, zabiegali nas i... I tym oni nadrabiają. Dymała się napędza z całą tą ekipą. Sęk w tym, że tam się pojawiły w pewnym momencie kontuzje, które nieco podłamały zespół. No podłamały, do tego doszła seria nieprzyjemnych porażek, bo tak jak wspomniał Adam, 7 z rzędu. No i tak jak mówiliśmy na początku sezonu o tej drużynie jako największej pozytywnej niespodziance rozgrywek, no to teraz to tak jest kiepsko, bo jest, które tam, 13, 14 miejsce? 14 bodajże. Napij się. No ale nie, no są postacie warte wyróżnienia, na przykład nie wiem, Marcin Tomaszewski, który ostatnio grał dla Żaka Koszalin, też średnio ponad 15 oka na mecz, doświadczony Dymała, doświadczony Fraś, którego no, nie utrzymano w Krakowie, czy nie utrzymano w znaczeniu, że nie udało się podwyższyć tego kontraktu dotychczasowego. Jest Bartek Ciechociński, no i naprawdę utalentowana młodzież, między innymi Jakub Andrzejewski z 30, Jan Nowicki. To są zawodnicy z rocznika 2004 i 2005. Jan Nowicki. Simon, jak się z Wilczurem naparzali rok temu. Psz,
przychylasz iskry, żeby no co, kurwa, dawaj. Wielochowski jest jeszcze. 94 rocznik. Także ta ekipa, trzeba też powiedzieć, walczy o utrzymanie zdecydowanie. Jak możemy cofnąć się do tabeli, jeszcze jak pan Adam zanim pokaże, coś masz od trenera Szurka, tak, jakieś informacje, czy będą transfery, co się będzie działo? Już mówię, momencik. Rozmawiałem z trenerem Szurkiem jeszcze dzisiaj, jako ostatni zresztą, nie, przedostatni. Trener Szurek zawsze właśnie taki jest chętny do rozmowy. Dzisiaj było akurat krótko, bo trener Szurek jest gdzieś na spotkaniu biznesowym. Załatwia pracę. Biznes. No dobra, już mówię. W tym momencie napisała do mnie była dziewczyna. Ale, znaczy nie, spokojnie, to nie przerywa programu, tylko mówię. Odnośnie tych fanek. No nieważne. Tu Rumcaj napisał, że co się dzieje u ciebie. W ogóle straszną gwiazdą jesteś. Dobrze w tych social mediach działasz. Wszyscy na ciebie czekają. Dobry musisz być człowiekiem, bo oglądają to. Dziękuję. Odnośnie trenera Szurka, odnośnie czysto koszykarskich spraw. Trener Szurek wspomniał, że mimo wszystko, mimo tego bilansu 6-12, są obecnie zadowoleni, ale przede wszystkim z tego, że klub się, znaczy na ten moment, utrzymał w strukturach pierwszej ligi, chcieli się odnaleźć, chcieli zobaczyć, jak to będzie, jak się zespół odnajdzie, dość młody zespół. No niestety rozproszyły ich te kontuzje i nieszczęsne choróbska, ale celem minimum jest dla nich utrzymanie w lidze. Ten cel jest obecnie realizowany. No, standardem walczyć o zwycięstwo w każdym meczu, bez turbulencji organizacyjnych, bez turbulencji z wypłatami. Stabilność finansowa przede wszystkim, nie planuje zespół wzmocnień. A Dymała, co ciekawe, był planem awaryjnym, który został już zrealizowany na początku sezonu, bo Dymała dołączył, o ile nie w pierwszym meczu, to jednym z pierwszych. Ty, a powiedz mi, co jest w tym Ostrowie Wielkopolskim, że produkuje to miasto takich właśnie silnych kabanów obwodowych? Tak, są bracia Ponitkowie, jest Dymała, Zembol, jakie ma Bikole, jest Ryżek, następny, wszyscy, kurde, takie kabany miasto, silne, wiesz, no kurde. Miasto koszykarskie, teraz przecież ta akademia, co się rozwinęła pod właśnie ze Stalówką, no to przecież... Wszystko idzie w dobrą stronę. Tam nawet nie ma żadnej opcji otwarcia jakby swojej młodzieżowej szkółki. Tam jest wszystko, bierze Stal, wszystko. I no dzieciaki chcą grać. To już jest religia. Tam już jest naprawdę, tak jak mówisz, religia w Ostrowie i moje miasto, Chamów. Miasto Chamów, tak powiedziałeś? Powiedz jeszcze raz do tej kamery. Miasto Chamów. A dlaczego? Tak się mówi? Koszykarskich pod tym względem, że właśnie tak jak mówisz, że my idziemy po swoje na boisko, na boisku jako zawodnicy, nie? Przepraszam, no dokończ. No, nie śmieję się z tego, co się dzieje. Czy pikantne zdjęcia jakieś dostałeś od dziewczyny, teraz tak z telefonu cały czas patrzysz? Nie. Maciej Barkowski pyta. No dokończ. No już dokończyłem. Sonia Janowska, czy Kaki wolałby grać w Opolu czy w Ostrowie? Kim jest Sonia Janowska? Skąd ja mogę wiedzieć, kto to jest? Jakiś zarządca akademika, jakaś tam. Słuchaj, na pewno chciałbym skończyć swoją przygodę z koszykówką Stali. Takie jest moje marzenie, ale wiadomo, to jest ekstraklasa, to są różne rzeczy. To jest, wiadomo, gram w Opolu, ale zawsze mam sentyment do Stali i tyle. Okej, okay, czyli wszystko, jeśli chodzi o Poznań, zobaczymy, jak się będą rozwijać. To ciekawy projekt, fajnie, gdyby mogli się w tej Wielkopolsce... Beniaminek, co warto podkreślić. Beniaminek w Wielkopolsce... spokojnie utrzymać. 13 miejsce AZS AGH Kraków, coach of the year, coach Bychaski. Bardzo lubię z trenerem Bychaskim rozmawiać. Czasami sobie zadzwonimy do siebie, porozmawiamy. Zresztą był moim gościem, polecam ten odcinek z trenerem Bychaskim. I to, jaki on ma skład i to, jakie ma wyniki, to jest ogromny szacunek dla przede wszystkim dla niego i dla całej drużyny. Trener by powiedział, nie, to zawodnicy, bo taki jest, tak wychowany, ale to on jednak trzyma to wszystko za mordę. I to jest, bardzo trzyma za, tak jak mówisz, za mordę. I to nie jest tylko ten sezon, ale on robi fajny wynik już parę sezonów z rzędu. I ma fajnych zawodników, młodych przede wszystkim, którym daje szansę grania, dużo grania. I naprawdę jeden z lepszych takich trenerów na pewno do młodzieży. Tak, zresztą on jest trenerem kadry młodzieżowej z sukcesami. Ja go lubię zawsze jako na meczu, lubię go oglądać, jak reaguje na zagrania młodych. Trochę się śmieję. To jest fajne. Zupełnie inny człowiek. Tak, to jest fajne. Fajne, jak nie jesteś w jego drużynie, a jak jesteś w jego drużynie, no to jest... To jest grubo. To jest grubo, ale tak jak powiedział, już nie pamiętam nazwiska, trener Bayernu Monachium, że
młodych zawodników trzeba wyrzucić z ich komfortowej zony. I jak ją wyrzucisz, ich wyrzucisz, oni wtedy wiedzą, co się stanie, jak popełnisz błąd i robią wszystko na 100%. I on się tego nauczył. I on się tego nauczył. Ja podziwiam trenera Bychackiego naprawdę. Ale wiesz, za jego reakcję, bo on to też jest super. Z drugiej strony, wiesz, widzisz trenera Bychackiego, no sorry, kurwa. Czujesz respekt sam, że on stoi, nie patrzy na ciebie, nie wiesz, ci kurde, oczywiście nie skrzywdzi pewnie swojego zawodnika, ale gdybyś fikał i coś, to szybko cię odnośnie przykrył. Tego szacunku, ja pamiętam najbardziej dla mnie dotychczas znaczącym... Może w Krakowie, przepraszam, chciałbyś zagrać trenera Bychackiego, takiego coacha. Jako młodzieżowiec. Jako młodzieżowiec. Za 14 koła, co? W Krakowie na przykład. Za 14? Nie, no śmieję się. To jest zespół młodzieżowy. Oni mają tam rozwijać. Trener Bychacki rozwija młodzież. Ja już tam... Młodzi mają grać, a nie starzy. Odnośnie tej konferencji. Szumnej konferencji. Z trenerem Bychackim, który przyszedł na konferencję tutaj grając we Wrocławiu. Aha, z WKK. Okay. I to był jedyny trener... Ta konferencja mi szczególnie zapadła w pamięć, bo ja pamiętam, no ja lecę takim klasykiem. Trenerze, proszę o krótką wypowiedź pomeczową. I nagle trener Bychacki tak usiadł i mówi... Krótką, tak? To nie może być trochę dłuższa, no chciałem trochę więcej. Ja mówię, no przepraszam trenerze, tak, tak. I to mi zapadło w pamięć, bo pamiętam, jak Łukasz Koszarek powiedział podczas meczu chyba playoffowego w tamtym sezonie, że wszystko, co wie o koszykówce, to nic. No to tak ja sobie wczoraj pomyślałem, kiedy rozmawiałem z trenerem Bychackim, czyli on mi przesłał wiadomości na WhatsAppie, przez wiadomości głosowe. On 5 bodajże minut mówił na temat Mohameda, tak naprawdę Latifa Abdelala. No, ktoś by powiedział, tak spojrzałby kibic, powiedział, kurczę, 10 czy tam 12 gość w rotacji. Nazwisko, imię, koniec. Cyferka w statystykach. A nagle trener Bychacki siedzi i mówi 5 minut na temat tego, że to jest prawdopodobnie najbardziej pracowity zawodnik, z jakim pracował. Że to jest gość, który grał, no, jak widać, w drugiej lidze. No. Odezwał się do niego przed sezonem, a z racji tego, że nie udało się w Krakowie ale utrzymać. Jak paszport, a co studiuje, tak? Tak. No ale z paszportem właśnie egipskim. No trener Bychacki planuje jeszcze wzmocnienie, ale tak naprawdę mówi, że nie za bardzo jest po kogo sięgnąć. Mówi, że miejsce nie jest złe obecne. Zbraniał się raczej, jak był tutaj u mnie przed obcokrajowcem. No bo to taki nie jest, znaczy, no, to jest obcokrajowiec, ale no... Że ta liga właśnie dla młodych chłopaków powinna być. To nie dlatego sięgnęli po niego, bo jest obcokrajowcem. Mówi, że bardzo ambitny, bardzo pracowity i że jeszcze z kimś... Warto jeszcze też podkreślić, że ten zespół nie jest dość aktualny, przynajmniej ta lista, bo nie ma w tej drużynie już Kacpra Rojka. No i... Za moment być może zostanie ogłoszony jego transfer, natomiast pożegnał się z trenerem Bychackim bardzo kulturalnie, w zgodzie. Jak już możesz powiedzieć? Nie wiem jeszcze i wiem, że podobno jeszcze nie jest podpisane. Tak czy inaczej, Kacper Rojek nie był zadowolony. Tam, gdzie nie wiesz, gdzie idzie, to wiesz, że nie jest jeszcze... Czyli inaczej, wiem, że nie ma jeszcze swojego klubu docelowego. Jesus. Właśnie, Tomasz Komosa, czyli jeden z użytkowników Facebooka, zatłucze mnie, jeśli nie wspomnę o Pawle Zmarlaku, czyli zawodniku 40-letnim, który jest jednym z najlepszych asystujących jako podkoszowy w lidze. Co ciekawe, no i... Nie do zajechania. Jest Michał Lis, rocznik 2002, no świetny młodzieżowiec. Szymon Sobiech, w ogóle młoda ekipa, Szymon Sobiech, Szymon Schmidt i tak dalej, i tak dalej. Tymon Szymański, fajnie się świetna to ekipa. Liderzy twoim zdaniem tej drużyny? No młodzi, Lis, Sobiech i Schmidt. I tutaj ja bym chciał wyróżnić... Isi? Szachala też, ale Sobiecha. Bardzo fajny gracz motorycznie. On gra na czwórce, mógłby poprawić rzut. Tego mu brakuje, jakby poprawił bardzo rzut. Tak, kurde, bardzo skoczny. No, rzut ciało za Euroligu ma, za Ekstraklasu. Cielo za Euroligu, to jest ten, wiadomo. Ale no mówię, jakby poprawił rzut z dystansu, gdzieby miał ten lepszy, bardziej taki unormowany, to naprawdę... Uderzasz w kamerę. A, przepraszam. Fajnie. Dobrze, myślę, że to jest też taki gość, który, jeżeli właśnie mówię, poprawi rzut, mógłby spróbować gry na czwórce w Ekstraklasie. No dobrze. Trener Bychacki nie ma problemu na pewno z rotacją, jeśli chodzi o ten przepis, tak, o młodzieżowcu, tak, więc trzymamy kciuki. Ciekawa ekipa, trener robi wszystko, co może. A w tamtym sezonie zrobili furorę, no bo awansowali z 8 bodajże miejsca? Z 8 i pierwszy mecz wygrali. Wygrali z Górnikiem w Wałbrzychu. No, a wiecie, że tam się ciężko gra i te kosze, kurde, są
ciężkie. Jezus, tam trafiać to jest ciężko. Zwłaszcza jak zjeżdżasz z Tapczanów, na przykład w Opolu. Tak, ja pamiętam, myśmy grali też o awans drugiej lidze, tutaj w Rydzynie plus 20, a tam jechaliśmy, nic nie wpadało. No to strasznie, nie? No, deseczka pomaga. Ale trener pomaga. Przyznał, że to jest ich też duży atut, te kosze, ale takie są uroki tej pierwszej ligi. Polonia Warszawa, KKS, czarne koszule, 8 zwycięstw, 10 porażek. Co z tą Polonią? Ona, Polonia, idzie do góry, tak? No na początku... Beniaminek kolejny. Tak. No, Beniaminek, który, o ile dobrze pamiętam, przeszedł szturmem tę drugą ligę, dlatego że przeszedł ją bez porażki w sezonie zasadniczym. Trenerem, no tutaj też trochę nieaktualnie, bo trenerem pierwszym był Andrzej Kierlewicz. Obecnie jest nim Jakub Pędrakowski, dotychczasowy asystent. Przepraszam trenera Jakuba, natomiast nie zdążyłem już się upewnić u dyrektora sportowego Tomasza Jarymkiewicza, czy taka miała być finalna decyzja, czy tam po prostu nie miał się pojawić ktoś inny. Wspominałeś zresztą chyba, że trener Chyży dostał propozycję. Tak? Mówiło się o tym, ja wiem, że z Łańcuta dostał propozycję. Tak czy inaczej, no nie wiem, czy tam trener Pędrakowski miał być pierwszym szkoleniowcem, ale tak się stało za sprawą jego świetnych wyników, no bo teraz mówimy o nich jako najlepszej takiej serii, nie licząc deki ostatnio. Zespół, który błyskawicznie awansował tam w górę tabeli. Wczoraj zresztą duże zwycięstwo z Tychami. Momencik, ja teraz to przytoczę. Jest. Wygrana 64-58, a zatrzymać tak ofensywną ekipę jak Tychy na 58 oczkach, no owszem u siebie, ale mimo wszystko. Wygrana z Żakiem, wygrana z Turowem i dwie minimalne przegrane, i to już pod wodzą trenera Pędrakowskiego, z Górnikiem też dwoma i właśnie z Politechniką Opolską dwoma. Czy ta drużyna będzie jeszcze wzmacniała się? O ile dobrze pamiętam, to chyba trener wspominał, że jest jeszcze taka możliwość, ale to nie jest taki mus jak w przypadku innych drużyn, gdzie tam już były konkrety, że będą. Kaki, a ty jak odbierasz tą drużynę? No bo doświadczenie jest. Hala też trudna na pewno do grania. Wygraliście z nimi... My graliśmy u siebie. Nie wiem. Jest tam ciężki. Ja tylko pamiętam tą halę Polonii, taką starszą. Nie wiem, czy to jest... Bo oni na kole grają, nie? Oni grają, łączą halę z Dzikami Warszawa. Podstawione to jest ta hala? To nie jest ta. Hala koło. Nie. Aha, na to, kole, to, tak. To na dzikie. No to hala ciężka na pewno. Na pewno hala ciężka. Doświadczony zespół. Kto ci się podoba w tej drużynie? Tak rzeczywiście robi robotę teraz. Może kilka osób. Michał Kierlewicz na pewno jest wyróżniający. Adam Linowski swoje robi. No i Patryk Pełka. Oczywiście Marcina Dudkiewicza to nawet nie ma co. To są zawodnicy. No i Marcin Wieluński jest jeszcze przecież, nie? To są doświadczeni zawodnicy, którzy grali w Ekstraklasie i... No wspominaliście o tych meczach w roli gospodarzy. Polonia u siebie 6-4, na wyjeździe 2-6. Jak wół. No ciekawy zespół do oglądania. Może zerknijmy sobie jeszcze w terminie. Chociaż to ciekawe, jak rozmawiałem z trenerem Pędrakowskim, to wspominał, że... I to dość tak spokojnie, z umiarem, bo nie wspominał szumnie o playoffach, nagle hurdur, tylko że raczej spokojne utrzymanie, najlepiej na kilka kolejek przed. Mają u siebie na wyjeździe, popatrz, Polfarmę, to się nazywa Polfarmę. Kociewskie Diabły. Kociewskie Diabły, u siebie Pelplin, Krosno, mają na zmianę takie dosyć trudne mecze i serię meczów wyjazdowych w lutym. No tak, też cały czas namieszać. Będą, też ona może namieszać, ale równie dobrze jakby zadyszkę złapała, nie jest ta aż tak komfortowej sytuacji. No o nich się na początku mówiło jako o spadkowiczach, a tu się nagle okazuje, że raczej o spadku nie ma mowy. Więc... Ciekawa drużyna do obserwowania. Kibice też chyba chodzą na mecze, widać, że są. Wiem, że na pewno, że są dość aktywni w mediach społecznościowych, bo jak patrzę nawet na zasięgi po Twitterze, to tam szumnie naprawdę. Ja teraz tutaj wrzucę na czata koszulki Streetball fucking shit. Z tego, co już wiem, sprzedało się ponad 10 koszulek, a będzie tylko pół godziny temu, nie no, przesadzam, półtorej godziny temu wyszły. 50 jest sztuk, będzie limitowana wersja. Staramy się robić, co prawda takich perełek rzadko jest z takimi tekstami, ale z jakiejś kolejki, więc wrzucam... No jeden tekst będzie od trenera Knapa z konferencji prasowej. No dawaj, dawaj, właśnie, jak masz teksty, no to jak Kaki, będzie, to też. To będziemy... Kaki, jakie są teksty w Opolu? No w Opolu nie, no... Zbyt kulturalna ekipa. Bardziej z opowiadań to Hubert opowiadał, trenera Griszczuka ze Słupska. Jak do jednego zawodnika powiedział, że ty masz cielo za Euroligu, glawu, piąta ligu. Tak mu za Kamil jest tłumaczem z tego języka, więc możesz mi nie. Ja będę po serbsku gadał z trenerem Widimem, niedługo trochę popryczamo, za mało kargo. Jakby to trener się powiedział z Widimem. Oj, nie lubią się i jestem ciekawy, co trener Widim powie o
Ja myślę, że będzie z szacunkiem i z kulturą. No nie, nie byłbym tego pewien. Pozdrawiam trenera Wilina, bo to będzie ciekawa rozmowa. Fajny trener. Jak z nim rozmawiałem, wiesz, to bardzo dużo w prywatnej rozmowie powiedział mi rzeczy, o których kibice nie wiedzą. Nie wiem, czy to tu powie też troszkę, jakby zmienia obraz jego jakby tutaj funkcjonowania w tej naszej polskiej lidze. Na pewno ciekawe, no i w końcu popryczam za serbski KO koń będzie pryczał. No dobra, jedziemy dalej. WKS Śląsk Wrocław, taki sam bilans jak Polonia Warszawa, zespół utalentowany, groźny, z Sajzem, który też wzmacnia też często, nie dwoma, tak często. Dwoma postaciami. Tak Adamczak Adamczakiem i Wiśniewskim. Czasami wzmocnienia nie są takimi wzmocnieniami, bo tak, wiesz, mimo wszystko nie trenujesz i tak dalej. Jak ty na przykład, wiesz, były takie sytuacje, że grasz z drużyną, że nigdy nie wiadomo, czy ktoś przyjedzie z ekstraklasy. Jak ty na to patrzysz? Denerwujesz się, czy cieszysz się, że właśnie grają, bo wiesz, że nie trenują ze sobą? Znaczy my przygotowujemy się zawsze tak, jakby oni mieli być. Nie myślimy o tym, a dobra, na pewno nie zagrają, albo patrzymy w terminarz, kiedy ekstraklasa gra, bo to jest też ważne. Zawsze przygotowujemy się, jakby oni grali i naprawdę bardzo fajny zespół. Mają trenera, który na pewno ich trzyma mocno za rej, to ja miałem chwilę... Trener Grygowicz. Miałem okazję chwilę z nim, szkoda, że tylko chwilę, z nim trenować w Opolu. I naprawdę... Czyli podobało ci się? No bo konkretny trener potrafił zrypać i trzymał nas na pewno krótko. A ilu miałeś niekonkretnych? Żadnego. Wybrnął. Na bank miałeś jakiegoś. Nie. Ja miałem takich trenerów, że za cześć potrafiłem... Za dzień dobry do trenera potrafił mnie wyrzucić z hali jeszcze przed treningiem. A co było w tym nie tak? Że powiedziałem dzień dobry pierwszy. To chyba dobrze, że pierwszy. To był? Nie tym razem. Ale było. Albo, że za dobrze mi szło na treningu, jako młody byłem wyrzucany z treningu, to nauczyło mnie... A to mnie... też chyba trener z Bałkan, czekaj, jakoś... Nie, polski trener. Trener Czaja. Gdzie Czaja tam? No. Trener, mówimy o trenera. Ale w ogóle z tego co wiem, trener Grygowicz wprowadził faktycznie tam w Śląsku dość twarde zasady, bo tam nawet oni grają swoje mecze na Kosynierce i nawet strony zamienili, bo dotychczas grali po lewej stronie, no tak, rzeczywiście. I teraz już grają po prawej stronie, bo trener stwierdził, że bodajże że to ma być jak w Ekstraklasie, jak u trenera Ulepa. Że bardzo jest po prawej stronie. Słuszna koncepcja. Bardzo twardo, bardzo sztywno, ale to jest jakiś sposób. Co ciekawe, ja rozmawiałem też z trenerem Grygowiczem i wspominał, że, bo to jest raczej ciekawostka, o której chyba nikt dotychczas nie mówił, że Eddie Skorman, czyli jedyny, wiadomo, obcokrajowiec w tej ekipie z Bośni i Hercegowiny, nie jest szykowany na pierwszą ligę jako jednorazowe wzmocnienie na jeden sezon, tylko na drużynę pierwszą w Ekstraklasie. Mhm. On zresztą już tam miał jakiś swój debiut w Eurocupie, oczywiście to jest głównie na ten moment zawodnik pierwszoligowy, ale no, zobaczymy co przed nim. To ciekawe, no takich trenery Urlep, jak ja jeszcze grałem, to już kurde boomersko brzmi, no ale w sezonach tam, jak trener był 2006 do sezonu, do 2006, 2007, 2007, 2008 też ściągał właśnie takich młodych zawodników. Micha Fon, Jan Czikin, nie wiem czy pamiętacie takich, nie. Takie były różne. Pewnie mniejsze na świecie nie było. Różne. Jezus Maria. No taka prawda. Czekaj, to który? 2006. Ja jestem, nie no bez przesady, miałem 22 lata. Dzidziuś, ale to czekaj, w której się... 2000 rocznik. No to maturę pisałem. To byś pograł jeszcze. To jeszcze ten. No bardzo, bardzo młodzieżowa ekipa, młodzieżowy klub. No nie taka młodzieżowa, bo jakbyśmy mówili o weteranach, którzy też trzymają tą drużynę, to jest to Sebastian Bożenko. Chciałbym jest, tego gościa zobaczyć jest w jeszcze innym zespole. Miał być w Opolu. Ale przedobrzył, z tego co wiem, chłopak, zobaczymy co. Kaki mój kurde, też no, słyszałem, że miał być. Przydałby się tym też słyszałem, że miał tym być. Tym bardziej, że no, on nie dostaje szans w zespole pierwszym, a szkoda, a to jest no, lider niejako, czyli wraz z Aleksandrem Leńczukiem, ale to jest jedna z najbardziej... Bożena się no, marnuje trochę w tej pierwszej lidze, powinien spróbować w Ekstraklasie. Nie chodzi nawet o size, jest tak szybki, ma tak dobry charakter do sportu, fajny do każdej drużyny. Mądry inteligentny, no i warto, żeby spróbować. Chcielibyśmy go zobaczyć w takim gdzieś większym wymiarze. Chociaż teraz trochę pauzuje przez zdrowie. Zobaczymy, lata... Maluma Baby, jak to mówią. Z 4 lata pograj, mu koszulkę wywieszam tam na tym i...
będzie legalny. To zawodnik, nie jest tak, nie jest tak, wiesz, to nie w tym klubie tak łatwo jest. Obserwujemy, bo w Śląsku jest mnóstwo, też Chlebowicki, ciekawa postać. Z Chlebowickim mam wypowiedź od trenera Knapa, to może teraz to przytoczę. A coś przeoczyliśmy? Czy nie, zlecimy zgodnie. Tylko żebyś tam od tej dziewczyny nie puścił. Spokojnie. A moment, Rafał Knap. Historia jest następująca. Trener Rafał Knap, czyli trener Żaka Koszalin, bardzo dobrze zna się z tatą Oskara Chlebowickiego. No i tutaj jest historia następująca. Mojego przyjaciela Michała Chlebowickiego. Oskar urodził się w Warszawie, natomiast ma paszport polski, a także łotewski. Za czasów, gdy dyrektorem sportowym Polskiego Związku Koszykówki był pan Mirosław Moculak, ja wymyśliłem Oskara, żeby spróbowała go przetestować w kadra Polski, żeby spróbował zagrać z orzełkiem na piersi. Niestety nie spodobał się trenerowi Puchalskiemu i żeby było śmieszniej, na tych samych mistrzostwach, które odbyły się, Mistrzostwa Europy, które odbyły się w Radomiu, Oskar reprezentował barwy w Łotwy. Nasza kadra spadła do dywizji B, Łotwa zajęła wtedy 9 miejsce. W Mistrzostwa Europy między innymi grał Usman Garuba w reprezentacji Hiszpanii, 2002 rocznik. Od dawna optowałem za tym, żeby ściągnąć Oskara. Niestety przepisy nie pozwalały mu grać, ponieważ grał w reprezentacjach młodzieżowych innej federacji, nie pozwalały mu grać w Polsce, ale w tym roku ten przepis się zmienił i Oskar niestety trafił do Śląska Wrocław. Dla mnie niestety, ponieważ ja bardzo, bardzo chciałem, żeby grał dla mnie. Ciekawe. W wielkim skrócie trener Knap chciał go w Koszalinie, trafił do Śląska. Ostatnio, jak Marcin Sroka tutaj był, do Sroczilla został na noc, poszliśmy na mecz na Mieszczańską, Śląsk grał z Koszalinem i właśnie siedział tata Michał Chlebowicki. Jezus, co tam siedział? Kurwa, faul był tam, jak jego młody grał. Faul, kurwa, panie Zajem, krzyczał na wszystkich. Co panie Adamie tak powie, że przeklinał? Nie zdejmą nas. Także strasznie, do czego zmierzam, tata strasznie kibicuje swojemu synowi. To jest super. Przeżywał jeszcze, jak się Sroci do tego podłączył i tam cała banda. To się działo, ma talent. Będziemy obserwować. Jedziemy dalej. Panie Adamie, poprosimy tabelę, chyba że ty już z pamięci wiesz, kto jest... Dalej, Miasto Szkła Krosno. Ekipa z Podkarpacia. Ciekawa ekipa. Weterani. Ekipa, która jako jedna z pierwszych sięgnęła po obcokrajowca, kontraktując u siebie w Krośnie Klawsa Dobulca. To jest Łotysz. Co ciekawe, on jest niejako, może nie powiązany, ale jednak doświadczeniem z obecnym trenerem, bo Gumułka. Tam doszło do zmiany. Tam był trener Roman Prawica, a teraz jest trener Dubulc. Trener Walejko, Edmunds Walejko, i oni są reprezentowali w przeszłości ten sam klub z Ligi Łotewsko-Estońskiej, Valmiera Glas, którym dzisiaj gra Stalówka. Jezus, to już jest, kurde, normalnie piekło internetu koszykarskiego. Otchłań, jakby dzięki za tę informację, naprawdę. Znaczy, tam jest kozakiem. Agent prawdopodobnie ten sam. Więc ale wiesz, normalne. Fajnie, że tutaj przyszedłeś, niech cię ludzie jeszcze bardziej docenią. Dziękuję. I tak czy inaczej, no tam jest wynik taki specyficzny, trener... Cały czas... Trener mówi, że klub chciałby playoffów, kibice chcieliby playoffów. Bardzo duży rozstrzał doświadczenia, bo jest między innymi Dariusz Oczkowicz, rocznik 81. Ale są też tacy jak na przykład na jedynce Hubert Łałak z rocznika 2003. No... Klawsz Dobulc, którego niektórzy tam pakowali już trochę do ekstraklasy za sprawą tego doświadczenia w tej Valmiera Glas. Całkiem dobrze radzący sobie, nominalna piątka w zespole z Krosna, średnia kilkunastu punktów w każdym spotkaniu. No. Ale punktowym liderem Jankowski. Mm-hmm. No jako już taki stały. Ale on się też, Jankes się wzbrania, że to już nie będzie grał ostatnio, dwa lata się temu widzieliśmy, a wiesz Kamil, to już mi się nie chce, a nadal gdzieś tam idzie, najwyraźniej kocha też ten sport, oprócz tego gdzieś tam sobie w jakiś sposób zarobi pieniądze i to jest ciekawe i nadal trzyma jakiś tam poziom, nie? No jak najbardziej. Nie jakiś tam, tylko no jest w topie. Zresztą gdy poprzednio reprezentował strzelców. Księżaka Łowicz, bodajże. No owszem, no ten zespół spadł z ligi, no to on znów był strzelcem. No najlepszym punktującym drużyny. Sonia Janowska. Czy Kaki będzie tak grał tak długo jak Oczko? Oby.
Mam nadzieję, że zdrowie mi od żony zależy. Dobrze. Zdrowie od i żony żona. Też. Żony pozdrawiamy też. Żonę, Katarzynę. Na pewno będziesz miał wspaniały wieczór za tydzień, jak zjedziesz do domu, bo teraz jedziesz do Opola. Teraz jedziesz do Opola? Przyjeżdża? Nie, nie. Żona jest na szkoleniu. Także ja nie wiem, bo nie ta ma. Sonia cały czas pyta o ciebie, będziesz miał przerąbane po tym. Nie, no nie, chyba nie. Sonia, pozdrawiamy. Gruby 3-2-1 w Krośnie. Czy jest temat, że Dariusz Kaszowski będzie dyrektorem sportowym? Pierwsze słyszę o czymś takim, no to by była duża informacja, ale no ja niczego takiego nie słyszałem, a przynajmniej nie na tym etapie sezonu. Okay. Tam jest dyrektor sportowy, pan Baran, o ile dobrze pamiętam nazwisko. Michał. Tak. I wydaje się, że raczej tam nie będzie zmian takich większych. Tym bardziej, że na przykład nie będzie transferów. Czy to jest skład już nie będzie? Tutaj. Nie, nie będzie. Trener powiedział, że tylko dmucha na zimne, ile tak się to mówi. Chucha przede wszystkim. Od dobrych kilku lat reprezentował kluby z północy Polski, Koszalin, Kołobrzeg, Szczecin. I dostał naprawdę niewiele wyższą propozycję z Krosna względem Koszalina i zdecydował się na przenosiny na zupełnie drugi koniec Polski. A dlaczego? Polski. To już a ty wiesz decyzja. Dlaczego? A tam nie też... Wiesz, wiesz. Nie wiem, wiem nie ale wiem, nie powiem. Nie wiem, nie mówię, wiem, pod względem nie finansowym wiem, że to była naprawdę drobinkowa różnica. No dobra. Coś jeszcze byśmy tutaj o Krośnie powiedzieli. To jest drużyna, która będzie się biła oczywiście do końca o playoffy. Tutaj nie mam mowy raczej o jakimkolwiek spadku, już tyle zwycięstwo. Zastanawiał się ktoś z was, ile potrzeba zwycięstw, żeby się utrzymać? No, trener Chyrze zawsze to analizował, ale... Tak ostatnio sobie liczyłem, czy to może być około... ja nie wiem, czy... 8 to może być za mało. Mało. 8 za mało. Osiem za mało. No zobacz, WKK Wrocław ma to musiałoby. No, 10 to jest lekko, żeby się utrzymać. Tutaj trudne zadanie przed tymi drużynami. No dobra, skoro nie masz nic więcej. Druga połówka tabeli. Nie masz nic więcej. Deka Pelplin, w końcu nauczyłem się dobrze czytać i wymawiać tę nazwę. Też doświadczenie z młodzieżą. Trener Łuszczewski. I tu mamy pierwszy tak, filmik. Łuszczewski, proszę. I co tutaj mamy? Pierwszy filmik. Mamy tutaj filmik. I tutaj PJ się przygotował z filmikami, tylko może nie te od dziewczyny. Niekoniecznie ja, a... Barely Legal. A władze ligi, które to publikują na Twitterze. No tam jest game winner Damiana Ciesielskiego, który no, mocno się wyróżnia na tle ekipy. Oczywiście nie on jeden. Czy to jest numer 4? Prawdopodobnie tak. A zawodnik, który bodajże wcześniej grał dla miasta Szkła Krosno, tutaj o, możemy to puścić. I ty. Mecz z dzikami, wyjazdowy. Co tu się dzieje? Thomas Davis do Ciesielskiego, a ten sprzed twarzy Groszka. Cofnij jeszcze raz, panie Adamie, zobaczmy. Kto tu się zawiesił, od razu patrz. No tam wszyscy poszli do pomocy na Thomasa Davisa i zresztą no, zrobili dobrze, bo Thomas Davis być może zrobiłby to samodzielnie. No i tam euforia. I tym samym Deka przedłużyła wtedy swoją serię zwycięstw do bodajże 6 rzędu, 5. Tym bardziej, że on chyba nie jest jakimś tam super strzelcem. Ciesielski? Że... Nie. Tak. Zobaczmy znaczy, tu. No, potrafi przymierzyć, potrafi, ale to też nie jest super tak... strzelec, że 45% ze 3. Pelplin należy pochwalić, bo chyba zaskoczył wszystkich, prawda? Tak przed tą sezonem. Tą końcówką tej pierwszej rundy. Nikt by się czegoś takiego nie spodziewał. No i widać dobrą pracę. Zresztą trener Łuszczewski to dobry trener. On pokazał, jak grał. Też graliśmy gdzieś tam o ten awans do pierwszej ligi i reagował na bieżąco na sytuację, jakby czuć było, że ogarnia temat mocno. W zeszłym roku to samo, w Lublinie też, mówię, biegając po boisku też jakby obserwowałem zachowanie trenera i naprawdę bardzo mi się to podobało. Ogarnia bardzo temat. Ogarnia i jest konkretnym trenerem. I tu warto podkreślić, że być może w momencie, kiedy o tym wszystkim dyskutujemy, to klub z Pelplina już być może ogłosił transfer, bo to był zespół, który mi się chyba najbardziej... Możemy sprawdzić, sprawdzasz tam? Tylko... Nie, mogę, ale że to jest zespół, który się deklarował, że nawet w trakcie naszej rozmowy być może dojdzie już do transferu. A czy doszło, to nie wiem. DK Pelplin. 20 już sztuk sprzedano Streetball fucking shit, zostało jeszcze 30, mogę wrzucić link znowu na czata, jak chcecie, limitowane edycje, każda koszulka ma swój numerek, tak żebyście potem się spotkacie gdzieś na meczach, no to transferu zobaczycie. Jeszcze nie ma, natomiast no, przypominam, że MVP grudnia został Karol Obarek, który dołączył do zespołu w trakcie sezonu. Mhm. No i doszedł również Mariusz Konopacki, on owszem jeszcze nie jest jakimś zdecydowanym liderem punktowym tej drużyny, ale co ciekawe, wraz z jego debiutem rozpoczęła się seria deki, więc no, ma znaczenie dla tej drużyny. Solidny to. Twoja kaki opinia o tej drużynie? Groźny zespół, tym bardziej, że są teraz tak jak mówiłeś, na fali. My teraz do nich jedziemy. Jedziemy po zwycięstwo, ale no mówię, będzie bardzo ciężki mecz dla nas.
I no, jesteśmy właściwie na tym samym miejscu w tabeli. No i mamy, musimy się policzyć za pierwszą rundę z nimi. Pytanie od Jodły Jodłowskiego. Co pan Adam sądzi o piosence Nasza Straż Pożarna i jakie muzyki słucham? Słuchasz, pozdrawiam. To jest taka historia, że jak brałem chłopaków samochodem, to mieliśmy swoje tygodnie muzyczne. Jest taka aplikacja, gdzie jest bardzo dużo rozgłośni radiowych i akurat w tym tygodniu było Disco Polo Classic, a jak mnie chłopaki, Michał szczególnie potrafił się spóźnić, notorycznie spóźniał się na nasze zbiórki. Tak mu obliczyłem, że tak w ciągu sezonu to tak z 3 godziny się spóźnił, nie? Tam minutka, dwie, trzy, to czasami już odjeżdżałem. To zbieg za samochodem, no i ta nasza Straż Pożarna często leciała właśnie na tym Disco Polo Classic. No i chłopaki... Ty, chłopaki... Co to za kawałek? Weź mnie to puść. Antoś, Prycha, czy jak on ma? No i zejdzie chyba, być może tam i wiesz, mogą no, być kwestia... No i chłopaki biegali na treningu i nasza Straż Pożarna i biegali i śpiewali ładnie sobie. No dobrze, coś jeszcze dodałbyś do tej drużyny? Dekapelpi, no tam jest teoretycznie obcokrajowiec, Thomas Davis, człowiek, który męczy się z tym pozyskaniem polskiego paszportu. No w sezon, od sezonu 2016-2017 w Polsce, w kolejno w Polfarmie, ówczesne jeszcze Polfarmie, Kingu, starcie, no i znów w Kingu. No niestety, wciąż jako obcokrajowiec w tym zespole, lider zespołu, ale wciąż jako zawodnik ze Stanów Zjednoczonych teoretycznie. No dobrze, ja tu mam naszą Antoś Szprycha, nasza Straż Pożarna. Jedziemy. Co to było? To jest to? Antoś! Adam Żakowej stary jakiś medal dostał? To jest jakaś rzeźnia. To jest co to się są odpad z internetu. I napisał do mnie trener Krzysztof Szablowski. Strasznie trenera. Pozdrawiam, trenerze. Koszulka dla trenera jest. Ja trenerowi tą wyślę, ale ja chcę, ja Jordan ty pizda, bo jak trener Szablowski był wtedy w szatni przy trenerze. Krzysiu Tłumacz. Krzysiu Tłumacz, to jest ten słyszny, słynny, legendarny Krzysztof Szablowski. Krzysztof Szablowski przetłumaczył to tak, że you have to play better defense, nie? Nie, że jesteś pizdą, a ja Jordanem. Ale tego Jordana chyba zrozumieli obcokrajowcy. To była piękna, piękna scena. Trener Griszczuk też wspaniały człowiek. Niestety powiedział, że nie chce robić wywiadów. Ja chcę przyjedź Kamil do mnie na piwo, napijemy się. Więc takie spotkanie się odbędzie prywatne. Jego nie będzie, żałuje, bo to taki, pan Adam powiedział, święty graal. Jakbyśmy z trenerem Griszczukiem zrobili rozmowę, to możemy się zawijać. Ja myślę, że tak, bardzo chętnie bym obejrzał ten podcast, bo czekałbym na te teksty, naprawdę. No właśnie, umknął jeden wątek, bo chciałem coś powiedzieć. To nic, będziemy jechać. Ale jest inny Griszczuk w tej lidze. Jest syn i to jest właśnie u trenera Szablowskiego. Zgadza się, jedziemy dalej. A no to następny jest drużyna. We Gri, AZS Politechnika Opolska. Opowiadaj, Kaki, bo twoja kontuzja... Gdyby się nie wydarzyła, bylibyście, można powiedzieć, wyżej. Twoja kontuzja popsuła dosyć mocno, jak to mówi jeden z zawodników, teraz w cudzysłowie, Hubertowi Pabianowi, pierła Pachwina. Pierła, no. Pierła, nie? Pierła, no. No i trener musiał się ratować z Kibniewski, też Arturem Milczarkiem. Artur ma zakaz ściągania koszulki na trening. Jest straszne, naprawdę. Ma zakaz ściągania. Ja Artura widziałem jeszcze, jak był młody, ale teraz jak wygląda. To jest... po prostu... No wygląda jak typowy 40-latek, nie? No polecam jego Instagrama, to jest trochę inaczej. Tak. I to jest... nie dlatego, że na Instagramie, tylko po prostu... No jest przekotem, jest nie? Przekotem na siłowni po prostu. Na boisku też, ale... No wzmocnił nas na pewno. Mamy fajnie zbilansowany zespół. Tak jak mówisz, może na, trochę na początku ta moja kontuzja troszeczkę nas zatrzymała, ale teraz już jesteśmy na dobrej fali, idziemy w górę, cały czas poprawiamy swój styl gry i wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku i możemy naprawdę powalczyć o medal nawet w tym sezonie. Mocna deklaracja. Obserwuję wasz zespół. Z wielu powodów. Jest też trener Robert Skibniewski. Pozdrawiam, bo też, to mówiłem, pisał, chcę fucking shit, koszulkę. Nie wiem, czy ci Skiba załatwię, ale może się uda. Ty, Kaki, muszę się ciebie o to zapytać. Jesteś bardzo emocjonalnym zawodnikiem. Często się frustrujesz na boisku. Dlaczego?
Bo mi zależy. Bo mi bardzo zależy i wiem, że dla mnie może to właśnie z boku wygląda, że ja się frustruję, że się denerwuję, ale dla mnie takie moje zachowanie, na przykład jak nie trafię, jak zrobię błąd w obronie, moja frustracja to jest złość na siebie, że nie powinienem tego zrobić. I to mnie motywuje do tego, żeby już tego błędu nie popełnić. Okej, okay, no ale nie, bardziej w kontekście pytam, bo jest ten przepis o młodzieżowcu, są młodzi zawodnicy, czy też nie odbiera tego drużyna czasami, że ty się, wiesz, trochę... No to muszą się nauczyć. No i podoba mi się ta odpowiedź. Muszą pasuje się nauczyć, bo są rzeczy na pewno... Jesteśmy drużyną i musimy... Żyjemy ze sobą, tak jak niektórzy trenerzy mówią, więcej niż ze swoimi żonami i dziećmi, ze swoimi rodzinami i musimy nauczyć się swoich cech charakteru. Ja mam swoje wady, swoje zalety, każdy inny zawodnik ma swoje wady, swoje zalety, ale na boisku musimy wykorzystać to tylko na plus. I wydaje mi się, że oni się przyzwyczaili do tego, ja się też przyzwyczaiłem do ich zachowań, które też na pewno mi się nie podobają, ale jako całość tworzymy super zespół, super zbilansowany i na pewno idziemy do przodu. Jesteście jako strzelcy, ty i Hubert też przede wszystkim, no uzależnieni od obwodu, no bo no też trzeba sobie szczerze powiedzieć, nie jesteście zawodnikami, którzy zaczną mielonkę robić pod nogami i mijać pierwszą linię. Kobel, kroczek to są klucze z kiba, klucze do waszych jakby też jeszcze tak, lepszej oni, gry. No. Oni nas karmią, no. Ja nie jestem. Ja pamiętam chociaż sam... teraz sobie sam dużo wykreowałeś tych pozycji w tym meczu ostatnim. No, akurat była taka taktyka... I tyle, ale mówię, no ja jestem takim zawodnikiem, tak mówię, że nie wykrajuję, nie gram na koźle. W tamtym sezonie była taka sytuacja przed meczem z Wisłą Kraków, robiliśmy tam jakąś technikę, ja mówię, nigdy nie zrobiłem kozła pod nogą, nie? Na meczu. Końcówka meczu, grałem pick and rolla, chciałem zrobić kozioł pod nogą, piętra, piłka w aut. No i to była taka ostatni raz, kiedy zrobiłem kozioł pod nogą. Więc no... Tak jak mówię, no, my jesteśmy uzależnieni od nich. W ostatnim meczu naprawdę cały zespół pracował na tą moją skuteczność i dziękuję im za to, bo naprawdę spisali się na 120%. I mówię, no, to, że ja rzuciłem w ostatnim meczu tyle punktów, nie ma znaczenia. Wygrywamy mecz, w następnym meczu może to być Kamil, Michał czy nie wiem, Hubert. Hubert cicho cały mecz, a tak. Ważną dwójkę trafił taką daleko. Mamy wygrywać jako zespół, a czy ktoś rzuca 2 punkty czy 30, nie ma znaczenia. Musimy wygrywać. Tyle. No dobrze, a ty z boku, jak popatrzysz na Opole? No, na początku sezonu, znaczy może nawet nie tyle w początku sezonu, po co tych kilkunastu spotkaniach rozegranych, no właśnie o naszych zespołach mówiło się jako takich dwóch najbardziej rozczarowujących pod względem wyników. No teraz jest to już zdecydowanie lepiej, bo Opole ma 10-8 i jest jedną z najskuteczniejszych zespołów w lidze, grając u siebie w roli gospodarzy, bo 8-1. Jedyna porażka była z... Pelplinem. Tak, no, czy nie przytoczę, dlatego pytałem. No to jest ekipa z kilkoma młodzieżowcami, z Michałem Kroczakiem, z Kamilem Białachowskim, Marcinem Kowalczykiem i Filipem Salkiewiczem. Jak rozmawiałem z trenerem Skibniewskim, to podkreślał też rolę Michała Kroczaka, który na przykład w jego opinii, czyli trenera Skibniewskiego, mówi, że to nie jest do końca aż taki zawodnik ekstraklasowy, bo w jego opinii Kroczak nie otrzymywał zbyt wielu minut w Energa Basket Lidze. Zafarbował włosy, tak? Dobrze widziałem? Jeremy Sochan. Na Sochana, czyli moda wjechała do Sochana, ale to jest akurat fajne. Co roku, no, bardzo kolorowy zawodnik. W tamtym roku jeden zawodnik miał zielone, w tym roku ma żółte. Ale mówiliśmy o tym, że ostatnio na sylwestrowym tutaj odcinku, fajnie jakbyśmy zaczęli być znowu tacy wyrazić, nawet żeby ktoś był, nie wiem, tym Hamem czy kimkolwiek, ale jest sobą jakby. Jakby no, ten kibic przychodzi dla niego, żebyśmy nie byli tacy sami, nie bali się czasami. Ja wiem, że ty teraz nadal jesteś pod kontraktem i pracujesz, nie wiesz, gdzie będziesz. Tak samo robiłem, bałem się czegokolwiek powiedzieć. Teraz trochę mam to w pompie, hamuję się coraz mniej. Natomiast fajnie, żeby jeżeli ktoś jest wyjątkowy, żeby się nie dusił w sobie, żeby starał się być, chociaż ekspresję tą wyrażał na boisku właśnie.
swoją osobą. Coś jeszcze dodamy? Ze Skibą rozmawiałeś? Trener Skibniewski? Rozmawiałem z trenerem Skibniewskim. Jest pozytywnej myśli, że wszystko będzie w porządku z wynikami drużyny. No i faktycznie to jest ekipa na ten moment z 8 miejsca i to jest jedna z ciekawostek, że Opole i GKS to są jedyne drużyny w czołowej ósemce, które nie sięgnęły, no i raczej już nie sięgną, po obcokrajowców. Że tak naprawdę, nie mówię, że to jest kluczowe, pozyskanie w tym roku obcokrajowców, natomiast to są jedyne dwie ekipy w tej czołowej ósemce, które nie zdecydowały się na pozyskanie obcokrajowców. Interesting. A może się trzeba będzie... Ale to jeszcze zostało ile? Jak... Zostało tydzień, niecały. Niecały. Jak trener Skibniewski mówił, rozmawiał z władzami klubu, to umówili się, że to będzie tylko i wyłącznie polska ekipa już na początku sezonu. Były chwile zwątpienia w trakcie sezonu, ale życie zweryfikowało i tego obcokrajowca nie będzie. No to fajnie, no to fajnie. Tygrys24 pyta Kaki, kto ma największy pędzel w pierwszej lidze? Nie wiem, jak nie wiem, to rozumieć. Ja też, no ale... No. Chyba może tak jak te, kto Tygrys zapytał. Wydaje mi się, że Filip Małgorzaciak. O, ma strzał. To ma rakietę, co wypuścił z nami na dogrywkę, po prostu szacun. No dobra, Wigry za nami, 8 miejsce, na dzień dzisiejszy jesteście w playoffach. Bonus jest w kontrakcie za playoffy? No myślę, że... Prezes coś znajdzie. A, że znajdzie, dobra. Czyli znajdzie. Nie dostaniesz oczywiście. Siódme miejsce, wiadomo, jak nie ma, no to chyba, że prezes wyczesze po tym odcinku. Jacques Koszalin. I tu też, tu wyraźne postacie. Jakub Dłoniak krzyczy tam na wszystkich. Rzucający, cały czas grający trener. Dłoniu. Tak. Grający asystent trenera. Tak było jeszcze dotychczas. Szkoda, że go nie było we Wrocławiu akurat na tym meczu. Bo... Ale przyjedzie do nas, do WKK. Ale przyjedzie do was i będzie się działo. Ta drużyna z tym trenerem bardzo groźna. To jest tak zwane, jak to określają użytkownicy Twittera, fun to watch. Głównie za sprawą Artura Łabinowicza, który no, tutaj warto podkreślić ten pierwszy filmik, jeden z... No to jest absolutne show, co on wyprawia na parkietach pierwszoligowych. Nie mówię tylko o zwykłych linijkach, co o tej efektowności jego akcji. Wsady nie z tej ziemi, no przynajmniej nie z tej pierwszoligowej ziemi. I być może on zostanie jednym z uczestników tegorocznego konkursu wsadów w Energa Basket Lidze, ale to się okaże. Wreszcie będzie poziom jakiś. Co? Wreszcie będzie poziom no, jakiś. Widziałeś ten filmik, czy nie? Ja... Tak, dawaj. Moment. Panie Adamie, ramu nie masz pan. Musi... O, idzie. To jest ten zawodnik z dwójką. Znaczy tutaj jeszcze raczej spokojnie, ale bo tym bardziej, że... No... Ale to rzadkość na tych parkietach naszych. A zaraz zobacz. I to najlepsze... A trener Knabi, no widziałeś, rozrysowałem, no i od razu. Oni są już przyzwyczajeni. Ba. Zaraz będzie jeszcze jeden. Aha, tutaj jest klasyczna akcja dla Żaka. Ale nie ma scoutingu, nie ma niszta. To jest z jednego meczu w ogóle wszystko. Uuu, jaki kurde windmill, jak to mówił Wojciech Michałowicz, koło zamachowe, jedziemy. Zna no to jest jeden z najlepiej punktujących zespołów, zawodników w lidze. Który bardzo dobrze się zna z kolegą z drużyny, pierwszym obcokrajowcym zakontraktowanym na zapleczu Ekstraklasy w tym sezonie, AJ-em Sandersem. Dobra ekipa, fajne wyniki, chociaż trener mówi, ale że... Ale ten Sanders tak biega od kosza do kosza, ale jeden... tylko strzela. No. Chociaż trener Knap bardzo go chwalił. Zaraz przytoczę jego słowa. Pozdrawiam też trenera Knapa, ciekawa postać. Chciałbym się spotkać, porozmawiać. Zaproś. Jestem zadowolony z pracy z AJ-em, jest profesjonalistą oraz znakomitym człowiekiem, jeśli mówimy o charakterze. AJ ma swój kontrakt indywidualny, a znajomość z Arturem pomogła nam go tutaj podpisać. No i też warto podkreślić, że trener Knap był autorem ostatnio barwnej wypowiedzi podczas konferencji prasowej po zwycięskim meczu w Radomiu. No my tego nie puścimy, jak słyszę, ale warto, to jest fanpage Hydrotraku Radom na Facebooku, tam jest cała dostępna konferencja. W wielkim skrócie chodziło o to, że trener Knap stwierdził, że te konferencje są tak żmudne, tak nudne, ja zrobię coś innego. I wziął ze sobą na konferencję AJ Sandersa, który wiadomo, ani słowa po polsku, znaczy może 5 słów, i stwierdził, dobra, ja ci będę tłumaczył. No i tak zaczął tłumaczyć. Mówi, i no wiadomo, Sanders mówi na przykład fajny mecz, dobra skuteczność, on mówi, gdy szedłem przez ciemny las, pojawił się mój trener. Trener Knap, najprzystojniejszy trener w lidze. I opowiadał, no wiadomo, ironizując tego wszystkiego, ale bardzo barwne. Zresztą trener Knap powiedział, że mam wspomnieć o tym, że proszę dodać, że to ten przystojny trener z Koszalina. No, to dodaję. Pięknie. Fajna ekipa do oglądania. Czy to jest ekipa na awans?
Nie, no tak myślę, że nie, ale na play-offy, na to, żeby sprawić niespodziankę w pierwszej rundzie. Różne się cuda na... Tu jest jedna ciekawa sprawa. Znając trenera Knapa, grają awans. On zawsze grał awans, więc... Tak mi się wydaje, dlaczego nie, jak będą zdrowi. No i tutaj Mateusz Kaszowski to wypełnia... Jeden to, z najlepszych to, młodzieżowców. Lukę młodzieżowca. Nie wypełnią, by tak sobie grał i bez tego, no. Ale... Świetny, świetny zawodnik. Był rozchwytywany chyba przed sezonem. No i w ogóle Żakt zrobił bardzo specyficzne transfery w tym sezonie, no bo w tamtym roku, nie powiem, że to nie była wyróżniająca się ekipa, natomiast to nie była jakaś nadzwyczajna, wyjątkowa ekipa, a oni zaczęli okres przedsezonowy i robią transfer tak. Transfer, no okej, okay, Łabinowicz to był może i niespodzianką w tej lidze, ale tak, przyszedł Kaszowski, czyli jeden z najlepszych młodzieżowców, przyszedł Wojciech Pisarczyk, czyli też no, bardzo przydatny zawodnik w pierwszej lidze. Trochę pusto zrobiło się pod koszem pod nieobecność Harisa i nagle się okazało, że Mateusz Itrich, który był rezerwowym w Kotwicy jeszcze w ubiegłym sezonie, nagle jest podstawowym środkowym w Żaku i gość robi no, świetne statystyki, gra tam około 20 minut, a punktów jest więcej chyba nawet, no może nie więcej niż minut, natomiast udało się pod koszem to wszystko załatać. I idzie to ku dobremu. I wiem, że właśnie w Żaku też ma być podpis jeszcze kolejny, mimo że wzmocni się Sebastianem Rąpą. To ale... kto? No wiesz, widzę po. Nie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. A na jaką pozycję? Nic nie wiem. Wie. Wszystko wiem. Pozdrawia cię Ispep, Adama Sznasznyka, jak to mawiał Aaron Johnson. Sznasznyk. Sznasznyk. Czemu? Czy Kaczmarzyk nie wiedział, jak przeczytać, czy co? Nie pamiętam. Sonia się pyta, Kaki, czy ci śmierdzi ręka? Tu jak ktoś nie wie, nie, że gdzieś grzebał, tylko czy ma dobry rzut, nie? Tak. Śmierdzi, dobrze trafiał. No właśnie, tutaj Tomek Fiołek napisał, wystarczy obejrzeć po meczu z Hydro, co trener Knap Show zrobił na niej. Trener Knap w strefie Hanasa to postać must have, Adam... Będziemy z nimi grali w lutym. Skiba i ktoś tu napisał, nie ktoś, tylko Mateusz Smolarski, że Łabinowicz ponobno wypada na jakiś czas z gry, więc może jest jakiś tak, znaczy, ale nie wiem, czy to jest jakoś bardzo długa przerwa, natomiast w ostatnim meczu go zabrakło, ile dobrze pamiętam. Jedziemy dalej, bo czas nas goni trochę, chyba wydaje mi się, że przekroczyłem po 23. Sensation Kotwica Kołobrzeg. I czy to, może nie tyle co Sensation, że oni są na szóstym miejscu, bo jednak mówi się o budżecie, że oni i Wałbrzych mają... To nie jest czołowy budżet. Poprawnie. Nie jest. A to jest ważna informacja, bo ja na przykład, jak gdzieś z kimś rozmawiam, to wszyscy mówią, o, to Kotwica ma jeden z większych budżetów. Znaczy, to nie jest najniższa, ale to też nie jest absolutna czołówka. Okay, to jest ważna informacja, żeby ludzie też inaczej patrzyli. Czy to jest dobre miejsce dla nich, twoim zdaniem, po pierwszej rundzie, czy oni gdzieś tam... Mimo wszystko no, są w stanie, tam jest duży ścisk na samym szczycie tabeli, więc to jest jeszcze multum przetasowań tam będzie. Sensation Kotwica Kołobrzeg, właśnie o co chodzi z tym słynnym budżetem. W poprzednim sezonie tam zrobiła się absolutna rewolucja pod względem kadrowym. Doszedł między innymi, no zresztą praktycznie cała pierwsza piątka. Śmigielski, Pieloch, Kurpisz i tak dalej, i tak dalej. Długosz. I w tym sezonie utrzymali tę ekipę i co warto podkreślić z tego, co rozmawiałem z przedstawicielami tego klubu, no to oni wspominali, że oni faktycznie dołączyli do tego zespołu, do tego klubu, nie za sprawą wybitnych pieniędzy, tylko dlatego, że oni się w większości znali. Wszyscy ironizowali, że to jest stara ekipa Czarnych Słupsk, ponieważ tam większość ekipy była powiązana kiedyś z Czarnymi, zresztą przecież Piotrek Śmigielski awansował z nimi, był MVP sezonu zasadniczego tam. Tak czy inaczej, no i utrzymali tę piątkę praktycznie całą, prócz Remona Nelsona, który ostatnio dołączył do drugoligowej Noteci Inowrocław. I w jego miejsce powołano Jamesa Washingtona, zawodnika z długą przygodą w Polsce, w Anwilu, w Starcie, Polfarmie, Anwilu i... SKS-ie. Trenował, bo dołączył w tym sezonie do SKS-u Starogard Gdański, był z nimi w treningu, był z nimi nawet podczas sparingu w Słupsku, ale mimo wszystko jednak podpisał kontrakt w Kołobrzegu, wchodząc w miejsce Nelsona. To drużyna, która na pewno celuje w awans, kibice chodzą na mecze. Adam, wygraliście tam mecz. No przejechali się po nas. Przejechali tam, widać, że byliście no, bez formy wtedy. Tak. Drużyna, o twoim zdaniem. Zespół Śmigielskiego, Pielocha? Nie, czyli to jest zespół, to jest zespół najbardziej poszkodowany przepisem u młodzieżowca. Ponieważ musi grać młodzieżowiec i trener Frank nie może wykorzystać całego potencjału na przykład Pielocha, Kurpisza,
ponieważ musi rotować młodym zawodnikiem i oni nie mogą grać, mieć tyle minut na boisku. I to wydaje mi się, dlatego mają taki bilans, bo oczywiście patrząc na graczy, jakich mają, powinni być spokojni w pierwszej trójce. A jak młodzi sobie radzą z tym przepisem, kiedy wiedzą, że wiesz, no, grają na wyrost? Wiedzą, że mają minuty. No, ale jak nic... oni, jak to jest jakby odbierane przez drużynę, czy jest jakaś presja dodatkowa, jak oni się czują twoim zdaniem? Mają to w nosie? Czy, bo wiesz, bo też są ludzie, którzy przeżywają to. No, kurde, w sumie zgłosiłem się, żeby grać, ktoś mnie wziął, ale w sumie na te minuty też nie zasługuję, a gram. Wydaje mi się, że teraz właśnie jest tak, że... Nie mówię o kotwicy, ale mówię ogólnie. Nie myślą. Tak po prostu cieszą się, że mają tyle minut i grają. Że to jest dla nich... I takie kontrakty. I takie kontrakty, że mają ten swój przepis i mogą sobie grać. Bo mówię, na palcach jednej ręki moglibyśmy teraz wymienić tych ludzi, którzy teraz mają te minuty ze względu na przepis, którzy byliby podstawowymi graczami w zespołach. Tu jeszcze ciekawostka odnośnie Jamesa Washingtona, no bo on również jest jako zawodnik z zagranicy w zespole z Kołobrzegu. Tyle tylko, że tam klub już na starcie otwarcie deklarował, że będą starali się o paszport dla Washingtona, paszport oczywiście polski. Wiemy już, że to się być może uda, natomiast jeszcze nie w tym miesiącu, a więc już wzmocnienia zagranicznego nie będzie i Washington pozostanie jedynym obcokrajowcem. Ty coraz później jest, a coraz więcej osób jest z nami. 350 osób, jak na nas to spoko, czyli dziękujemy, że jesteście z nami. Nie ma w tym zespole Macieja Kucharka, który przyszedł do Dąbrowy. Tak. Jest wciąż Nikodem Klocek, tam były spore zawirowania kontraktowe, natomiast finalnie jest. W tym zespole trochę mniejsza rola, tak mi się wydaje, Szymona Długosza i Damiana Pielocha, tak jak Adam wspomniał, za sprawą tych chociażby Czy ty coś oglądasz oprócz pierwszej ligi? Mhm. Tak? Masz czas? Tak. Czy tylko pierwsza? Nie, przecież ja muszę napisać kilka tekstów dziennie dla Polskiego Kosza na temat Ekstraklasy. No. Bardzo fajnie. PJ, podobasz mi się. A propos młodzieżowców rozmawialiśmy. Było też pytanie na Facebooku. Przygotowałeś się, powiedziałeś na to. Uwaga, Michał Żyłczyński. Top 5 najbardziej perspektywicznych młodych 20-21 lat max zawodników pierwszej ligi. Wilczek. To jest, nie ma dwóch zdań. Mój kolega z zespołu Marcin Kowalczyk, który może grać w Ekstraklasie i to na ze swoim podejściem do treningu, jakie ma i tym, że słucha przede wszystkim trenera i starszych zawodników. Myślę, że on z SKS-u, Daniel Ziółkowski. Mhm. Daniel Ziółkowski. Kasza i tam już są wszyscy raczej tak porówno, Stankowski, Krajewski, Sitnik. Bracia Lis, to już oni tak na... A twoim zdaniem top 5? Tutaj jeszcze Tygrys napisał, że Maciek z Klanu będzie następnym gościem w strefie. Tygrys się odpalił, nie wiadomo skąd Tygrys jest, a pan Adam mówi, że... Tiger to jest ten. Na pewno Maksymilian Wilczek, Mateusz Kaszowski, to mam dwóch. A w mojej opinii Patryk Stankowski, ten drugi, bo jest ich dwóch. Więc właśnie z GKS-u. Tak patrzę jeszcze. No Michał Kroczak, duża perspektywa. Bracia Lis, tak pod względem wyróżnień. Maksymilian Motel, który zyskał na transferze do Dzików. I to chyba dla mnie największy wygrany, bo on od trenera Szablowskiego dostał ogromną szansę, no ale te Dziki później. I on wykorzystał. Marcin Kowalczyk pyta, jakie to jest pytanie do kapitana, czy wiesz, jaki to styl obronny Orange? Oczywiście, że to była sytuacja na treningu. Trener krzyczał, że mamy grać yellow na treningu. A co jeden... to było to yellow? To jest... Jak nazywa? A nie chcesz mówić, czy co? No... Ale przecież scouting jest w tych czasach, no dobra. I jeden z naszych graczy mówi, tak, ja wiem, my gramy orange. I po prostu... Żeby zmylić może. Obojętne to było, jaki to kolor, czy yellow, czy orange, czy co. I teraz jak jest coś na treningu, ktoś coś spieprzy, to podnosi rękę i mówi, sorry, orange. I rozładowanie jest. I jest rozładowanie, ale to już było po treningu, nie? Jak było czasem, to orange trenerski Bniewski się prawie wywrócił. No to streetball fucking shit. Jedziemy dalej w takim... No jeszcze coś, czekaj, właśnie, trener Frank, charakterystyczna postać na ławce szkoleniowej. No wszyscy uczepili się go za sprawą tej słynnej albo niesłynnej wypowiedzi na temat obrony strefowej. To był bodajże w meczu z Górnikiem.
ale już nie będę tego już przytaczał. Kto chce wiedzieć, to wystarczy wpisać pewnie obrona strefowa Rafał Frank. A dalej jest KS Roger Gdański. Jest mój były klub. Oprócz tego, że przejdziemy do sportu, bardzo się go chwali w środowisku za marketing. No, o ile się to utrzyma, bo ten człowiek, który był za to odpowiedzialny, to już przeszedł do ekstraklasy. Mowa o Bartku Mylerze, który stworzył ten filmik, który tam przesłałem, na temat Filipa Małgorzaciaka. Bartek Myler właśnie jest już teraz odpowiedzialny za media Suzuki Arki Gdynia. Ktoś, przepraszam, ktoś napisał, że po tym odcinku zaraz będziesz w PLK. No nie będę, bo odrzuciłem propozycję. I będziesz obok, na konferencjach obok Dyzmy oglądać. Tak napisali Tomek Fiołek. SKS Starogard Gdański z trenerem Sadowskim. Jak rozmawiałem z trenerem Sadowskim, powiedziałem, że czołówka medialna pod względem trenerów w pierwszej lidze i od razu dodam, że czołówka po prostu pod względem tego, co prezentują jego drużyny, bo w poprzednim sezonie właśnie z Adamem Kaczmarzykiem zajęli czwarte miejsce po sezonie zasadniczym, finalnie zresztą też czwarte, przegrywając dwumecz z Kotwicą za sprawą bilansu małych punktów, a nie za sprawą zwycięstw. No i trener Sadowski przeniósł się do Starogardu Gdańskiego, gdzie zbudował fajny projekt. Ja tak myślałem, że to jest trener Sadowski potwierdził. To znaczy, to jest pięciu porządnych graczy z wielkim doświadczeniem i zadaniowcy. I każdy ma swojego zmiennika. No tu są trzy charakterystyczne postacie, to znaczy Motylewski, Filip Małgorzaciak i Wojciech Szerląg. Ekstraklasowcy. Ja bardzo w ogóle lubię prezesa Drewę. Jarka. Drewę, graliśmy razem i ogarnia ten klub mocno, ale to jest chyba jednak mimo wszystko takie pozytywne zaskoczenie, prawda? A ja myślę, że oni grają to, co mieli grać. No bo dojście na pewno Małgorzaciaka robi ogromną robotę. Jest... Czy się zgodzi ze mną Kaki, czy nie? Tak, że jednak jest... spodziewałeś się troszkę innego bilansu może? Czy nawet Kotwica będzie wyżej od nich? Nie. To jest, mówię, Filip jest kluczem tego zespołu i jak on będzie grał tak, na takim poziomie, jakim teraz gra, nie złapie żadnej kontuzji, to SKS może bić się o medal w tym sezonie. No właśnie. Bo widać, że to i też ta baza kibiców tam też... Bardzo oddani kibice. No ja zawsze kibicowsko wyróżniam trzy ekipy w tej lidze szczególnie. To jest SKS, to jest Kotwica i to jest Górnik. Mhm. No za SKS-em jeżdżą kibice dosłownie wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko możliwie. Do Krosna, do Wrocławia, wszędzie, gdzie tylko możliwie. Mateusz Smolarski napisał, że SKS zakontraktował też obcokrajowców. Tak. Daniela, no, tak jak siedzę w pierwszej lidze, tak nie siedzę w Google tłumacz. Daniel Vincent, który jeszcze w tym sezonie grał w meksykańskiej lidze. Tam no, dostawał tyle, co kot napłakał tych minut. Kubański eseista jakiś tam z Meksyku. Już jest w drodze, wręcz to już jest w Polsce. Chociaż jeszcze nie jest na tej cudownej liście. Tylko, że on ma być podstawową jedynką, ponieważ tam się niestety, mówiąc kolokwialnie, rozsypał Filip Stryjewski, który nie wiem, czy jeszcze wróci w tym sezonie. Mam nadzieję cichą, że tak, ale to byłaby podstawowa jedynka. A tak, tam się trochę pozmieniało. No i zobaczymy, co z tym obcokrajowcem. Ale widzisz, Jarek Drewa to mój kolega. W sumie nie zapytałem go wprost, może ty wiesz, czy to jest drużyna, która chce awansować? Czyli na pewno trener Sadowski mi wspominał o tym, że to jest naprawdę ambitny projekt pod względem wypłacalności, pod względem struktur, żeby to naprawdę był długofalowy projekt. Nie, że przychodzę na jeden sezon, fajny wynik, zobaczymy co dalej, tylko było to z przyszłością o tym mówione. No dobra, zobaczymy co Polpharma, co wyczeszę, jeszcze pewien filmik. No to jest jeszcze za czasów Bartka Myllera. Filip Małgorzaciak to się nazywa. To jest odpowiedź na jeden z wpisów Sensation Kotwicy po przegranej z Kociewskimi Diabłami. Wiem, dobra. Nie wysłałeś. To wysłałem do Kamila. No. O, widzisz, to już za późno. To wrzucę. Dobra. No tak czy inaczej, może... Dobra, mam. Jest? Dobra. No to jest 7 sekund. Czy... No Kotwica przegrała ten mecz, a najlepszym punktującym był wtedy Filip Małgorzaciak, jak możemy od początku ten filmik. No i tak odpowiedział SKS. Dobra, bo... Kibice będą mieli? Dlaczego? No tam dźwięk jest kluczowy. No, tam jest postać, tego, no, nie znam tej bajki, ale krzycząca, podłożony dźwięk z meczu, gdzie kibice krzyczą Filip Małgorzaciak, la 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 la. A to było świetne, to jest jeden z najlepszych filmików w tej lidze, tak, który powstał. Czy słyszeli, chyba słyszeli. Mam, no a wszyscy to znają, tak czy inaczej. SKS Starogard Gdański. Jak ktoś nie zna, to do PJ-a na sociale wrzuci. Albo do Gdyni, do Bartka Myllera. Jedziemy dalej.
Panie Adamie, kolejna drużyna, musimy przyspieszać, bo późno się robi powoli, a ludzi nadal sporo z nami. A teraz będzie jeszcze więcej. Oj, tu lepiej tam, to niebezpieczne ten taki. Dobra, dobra. Górnik, Trans-EU, Zamek, Książ, Wałbrzych. Ostatnio wrzuciłem zdjęcie, jak grałem w Wałbrzychu, no i tam społeczność żyje tą koszykówką. Bardzo. I to jest piękne, na tą bardzo ładną halę chodzą. I czy oni zrobią awans w tym składzie, waszym zdaniem, Kaki? Ja myślę, że po tych wzmocnieniach są dużym faworytem do awansu. Sitnik to jest przechwyt. Sitnik to jest przechwyt, ale ten obcokrajowiec... Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Ten gość jest naprawdę, widać, że jest przygotowany i fizycznie. Fajny zawodnik i... Jest tu w ogóle, jest. No. Po tych... Tak. To jest lewy. Arinza. Tak. Po tych dwóch transferach mi się wydaje, że no mogą powalczyć w tym roku awans. Co ja mogę powiedzieć? Jak wy wspominaliście o tym, żeby motywować młodszych zawodników, kąsając, że na przykład mogą być lepsi i tak dalej, to ja tak powiem z Górnikiem. To jest... Pod względem nazwisk to jest najlepsza bezwzględnie ekipa w lidze. Tyle tylko, że no właśnie, może bądźmy kąśliwi i powiedzmy, że nóż znów nie zrobią awansu, na który tak bardzo liczą. A jeśli zrobią, super. No kibice na to tam zasługują już od lat, walczą o tą ekstraklasę, nie kupując żadnej dzikiej karty, niczego. Chcą sportowo wywalczyć awans i za to im chwała. Arinze Chidom, świetny transfer, co warto podkreślić, to jest zawodnik, który nie ma być jakimś zadaniowcem, tylko może być liderem. Podkoszowy, 205 cm wzrostu, co pokazał w pierwszych meczach, świetny gość. Tobie kto imponuje w tej drużynie? No właśnie ten Arinze, czy jak on tam Arizona pseudonim. To będziesz się z nim tam masował. Oni grali mecz z SKS-em przed nami i on bardzo mocno naciskał Czerlonka. Bardzo mi się podobał właśnie jak gra w obronie. Już wiedziałem, że czeka gość na mnie na pewno i na pewno z nim będę miał trochę roboty. No i Michał, nie? I to jest, Michał jest też młodzieżowcem, to jest też dla nich duży plus, bo oni mieli duży problem z młodzieżowcami, bo był tylko Michał Walski. Sitnik jest. Ale nie Marek. No Michała Marka już nie ma i nie będzie. No wiem, no śmieję się, że Michał nie. Marek. Przed Michałem Sitnikiem był tylko Adrian Sobkowiak i Walski i gdyby jeden z nich wypadł... No tam jeszcze Kacper Kabała, ale to minuty. No, okej. Okay. Tak czy inaczej, no to było dwóch jedynych... Jeden wypada i byłby problem, a teraz jest bardzo zbilansowany. No tam jest paka wybitna. No, Walski, Stopierzyński, Sobkowiak, Sitnik, Ratajczak, Niedźwiecki, Majewski, Kruszczyński, Kordalski, Durski i Chidą. Mają size, ma kto strzelać, ma kto mijać, ma kto bronić. O ile dobrze pamiętam, trener Radomski już w Wałbrzychu zrobił awans, nie z pierwszej ligi, ale... Ciekawe, czy się to uda, no bo ten Wałbrzych zasługuje, wiesz, wiele drużyn zasługuje, no ale to jest taki dla ligi dobrze by było, żeby... To jest taki ośrodek, gdzie powinna być belka. To jest coś jak Ostrów. Jest hala, było, miał być Puchar Polski tam zorganizowany. Tak? Był rok temu, jeśli dobrze pamiętam. Ostrów grał z Zieloną Górą bodajże. No właśnie. W Aqua Zdroju, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. Tak, to jest ta hala, z której korzystam. No dobra, no to co do Wałbrzycha, coś jeszcze masz, jakieś wypowiedzi? Ruszyli się medialnie. Tam został media menadżerem, tak to określmy, Mateusz. Szukam. No i nie znajdę. Pan Mateusz. Mateusz Zborowski. O, przepraszam cię. Okay. I ruszyło się tam medialnie. Są grafiki, są wywiady, coś tego. Fajnie, jakby oni się bili awans. Zresztą ja pamiętam, jak była ta seria finałowa z Sokołem rok temu. No, super. No zobaczymy. Jest to ciekawa drużyna do oglądania z wielką bazą kibiców. I tam już jest skład zamknięty, tam na pewno nie będzie transferów. To jest istotna informacja. Już tabletki, bomba, tabletki bomba, musi... Bomba wybuchnie zaraz. Czy to do kibelka musisz iść? To odnośnie tego respiratora. Właśnie, jeszcze może Anię uratujemy, chociaż już energia wygasa. Trzy ekipy zostały. GKS Tychy, no i tutaj szacunek dla trenera Jagiełki, bo robi robotę już dla trenerów. Dla trenerów Jagiełków. Robią robotę od wielu, wielu lat. Słusznie, że to zauważyłeś. Ze składem niekoniecznie jakimś w teorii, nic nie ujmuję z chłopakom spektakularnym, bez większych nazwisk, a robią swoje. I to mi się podoba, imponuje
tak jak bychawski trener, tak poproszę ciebie o komentarz do tej drużyny. Wydaje mi się, że ten GKS wyjątkowo zdecydował się na wzmocnienia, bo to była drużyna, która owszem każdorazowo robiła całkiem dobre, o ile nie powiedzieć po prostu dobre wyniki, a w tym momencie nagle jest bach. Karol Nowakowski, który nie powiem, że się obudził, bo on bardzo dobrze grał, tylko WKK nie mógł się odnaleźć, nie miał takiego swojego pewnego miejsca. Przeniósł się do GKS-u i tam po prostu stał się pierwszopiątkowcem, nagle wróciła forma z Dzików Warszawa, więc super. I doszedł również Radosław Truba, czyli ulubiony zawodnik Rudego Kasztana, przepraszam. Red Ginger. No, tyle, że tam jeszcze nie ma Red Ginger, Red nie Chestnut. Ma jeszcze tej skuteczności, co była. Ginger, Chestnut, co ja gadam, już. Ale jak będą playoffy, no to Trubacz będzie bardzo ważną postacią. No, mówię, że przed sezonem się Tychy nie wzmocniły, ale uzupełnić lukę po Trubaczu. Radku było bardzo ciężko. To jest zawodnik. Szkoda, że nie pograł w tej Zielonej Górze, bo potencjał na ekstraklasę może na pewno pogra Michał Plut. Na pewno. No nie dał mu trener Widin szansy. Na pewno pogra. I tam jest w ogóle jeszcze, tego nie zdążyłem sprawdzić, natomiast tam jest prawdopodobnie podpisana umowa szkoleniowa z GTK Gliwice, bo jest w składzie Aleksander Busz i jest Norbert Maciejak. Sęk w tym, że oni jeszcze nie zagrali w barwach GKS-u. Jest silna strefa podkoszowa, bo jest Krajewski. Zresztą mnóstwo nazwisk młodzieżowych. Stankowski, Krajewski, Ziaja, Chodukiewicz, Jakacki. No i to jest naprawdę dobra ekipa. Zawsze się mówiło o GKS-ie jako o ekipie, która bardzo dobrze rozpoczyna sezon i później jest jakaś taka systematyczna tendencja spadkowa. Niestety. No zobaczymy, jak jest teraz, bo faktycznie wydaje się, że znów to no niestety też, następuje. Nie? Koperski, no tam naprawdę można wymieniać mają, i wymieniać. Mają doświadczonych zawodników ogranych w pierwszej lidze. Trener, z tego co wiem, to trener Jagiełka trzyma ich mocno. Mocno za ryj. Nie pozwala im tam na jakieś swoje wygibasy i dlatego to wszystko to się udaje. To się udaje i naprawdę fenomen GKS-u Tychy jest dla mnie... A czy Hala jest też dużym atutem ich, te Tapczany? Tak, Tapczan jest dla nich bardzo dużą. To jest jedna Hala, gdzie pada chyba najwięcej punktów w całej tak, lidze. Wystarczy porównać punkty zdobywane, zresztą my to samo, punkty zdobywane u siebie. Ale ty nie kleisz w Tapczan, nie? Nie. Stara szkoła. Pamięć, no i to jest pamięć mięśniowa, rzut na czysto. Tak jak w przypadku Opola, jedna z dwóch ekip, łącznie z Opolem, która nie zdecydowała się na zakontraktowanie i nie zdecyduje się na zakontraktowanie obcokrajowca, a jest w czołowej ósemce. No to wielki sukces. Zobaczymy, czy ta drużyna na przykład do czwórki wejdzie, bo chętnych będzie wiele osób. Następna drużyna to? Dziki Warszawa, które wczoraj jeszcze się chwaliły, i słusznie, chwilowym byciem, chwilową obecnością na fotelu lidera. To jest zespół, który o dziwo najgłośniej krzyczał: my chcemy do Ekstraklasy. To jest zespół, który dopiero od niedawna jest na parkietach koszykarskich. Trochę innowacyjny zespół, zawsze tam jest bodajże takie hasło, że zespół inny niż wszystkie, coś takiego. Medialnie to jest zupełnie też inny poziom. Grafiki, jakieś animacje, super to wygląda. I w końcu jest najlepiej sportowo dotychczas na zapleczu Ekstraklasy. Obecnie jest drugie miejsce i jest bardzo podobny case jak w przypadku SKS-u. To znaczy kilku doświadczonych graczy, to bardzo, no Aleksandrowicz, Grochowski, Czujkowski i Bartosz, obudowani młodymi zadaniowcami. Tyle tylko, że tam jest znów problem ze zdrowiem, bo wypadł na chwilę Przemysław Kuśkow, no i wciąż nie ma Piotra Pamuły, ale oni mają być. Oni mają wrócić. Tak, w przypadku Kuśkowa to jest około 2 tygodnie, w przypadku Pamuły on ma być obecny na playoffy. I to jest zespół, który jak oni wrócą, Piotrek wróci i Kuśkow, drugi do awansu zespół. Świetny w defensywie zespół, poukładany przez trenera Szablowskiego. Jest Mateusz Bartosz, który gra, może początek, przeskok z Ekstraklasy do pierwszej ligi był widoczny, ale teraz zaczyna swoje robić, jest Alan, Panda, Michał Aleksandrowicz, no i obcokrajowiec. Obcokrajowiec, no i Groszek, nie? No, tak, no, no i mają, przede wszystkim trener. I trener. Trener, który oprócz tego, że jest świetną osobą, to też dobrym po prostu. I asystent trenerem. Wojciech Rogowski, o ile dobrze pamiętam nazwisko. Trener, który objął ostatnio grupę młodzieżową w PZKoszu. No, trener Szablowski też. Działają. Dokładnie. Działają, niech walczą. To by była ciekawa sytuacja, jakby Dziki zrobiły awans. Coś jeszcze możemy dodać? No właśnie sprawdzam, rozmawiałem
rozmawiałem z, nie z trenerem, bo trener, jak się okazało, to był jedyny trener, który tam miał dość trudne z terminarzem, natomiast rozmawiałem z prezesem klubu, który wspomniał, że są obecnie dokładnie tam, gdzie chcieli być. Miejsce w top 4 dobrze oddaje ich potencjał i jest dobrym punktem wyjścia do walki o najwyższe cele. Co ciekawe, nie wykluczają jeszcze transferu, więc to jeszcze jest ekipa, która może się wzmocnić. I od samego początku deklarują, że naszym celem jest awans do Ekstraklasy. Nic się w tym obszarze nie zmieniło. Mówię, ekipa, która najgłośniej krzyczała ten temat. No tak, trener Szablowski, jak z nim rozmawiałem przed sezonem, no to się trochę bał wziąć jakiegokolwiek obcokrajowca, że zaraz mu ktoś go zabierze, nie? No bo znając trenera, znajdzie dobrego i zaraz będzie jakiś... A teraz mówię o takim mówić. No dobra, zobaczymy. Dziki Warszawa. Tutaj ktoś napisał, że Dziki będą walczyć o awans z Górnikiem Maro. Co to jest styl brytyjski? Wojty pyta. Styl brytyjski? No. To jest jak rzucasz za trzy na przykład i masz wrzutkę na pole karne i piłka przelatuje 2 metry za kosz. To jest styl brytyjski, bo tak w piłkę nożną grałem w pierwszym, nie? Że laga do przodu i wrzutka, nie? Myślałem, że Kim Jong-un. Nie? To nie to? Nie, on niech się nie odpala. Okej. Okay. Hydrotrack Radom, lider Robert Witka, ma ekipę bardzo mocną. No i to jest drużyna, która chce... Po sportowemu wrócić do Ekstraklasy. Rzadko się zdarza, żeby ekipa, która spadła z Ekstraklasy, momentalnie do niej wracała. No tutaj jest ku temu okazja, bowiem no, zespół prowadzony przez trenera Witkę świetnie funkcjonuje w pierwszej lidze. Jak rozmawiałem z trenerem, to tam nie było od początku hasła rzucamy się znów na Ekstraklasę i tak dalej. Chcieli się sprawdzić, mówi, że chcieli wyczuć warunki pierwszej ligi, linię sędziowania, oszacować swoje możliwości. Jak się okazało, te są dość spore. Skład dość specyficzny, bo trener Witka, mając doświadczenie w Ekstraklasie, zdecydował się od razu na zakontraktowanie Kahima Ransoma. Mówmy o tym otwarcie, prawdopodobnie najlepszego zawodnika w tej lidze. To jest Amerykanin, który jest bardzo uniwersalny, wszyscy go chwalą za, nie wiem, za zbiórki, za punkty, a to jak mi trener Witka podkreślał, to jest zawodnik między innymi z dobrą obroną, który też kreuje innych. On, jak możemy wejść w statystyki mecz po meczu, na przykład, kilka razy otarł się o triple-double. Double-double to jest wręcz codzienność. Double-dibble. No, zawodnik, który otrzymuje no, multum minut, bo 40, 34, 40 multum po prostu. No, kurde, ale oddaje, to oddaje. Po to go ściągnęli właśnie. Świetny zawodnik z doświadczeniem w lidze gruzińskiej i macedońskiej. I trener Witka, jak po niego sięgał, to wiedział, że on tam był jednym albo jednym z nielicznych obcokrajowców i na tym mu zależało, bo wiedział, że jeśli będzie klimatyzował się w tej ekipie, to wie, co to znaczy być jedynym takim, może nie powiem, że odrzutkiem, ale no, będąc Amerykaninem pośród samych Polaków, wiedział, że może być odtrącony, a wiedział, że Ransom jednak już był w takiej sytuacji. A świetny transfer, wzmocnił się ten zespół poprzez Michała Sadło, który przeniósł się z Polonii Bytom. Wypada trochę z gry Daniel Wall, który doznał urazu we wczorajszym meczu. Jest Jakub Zalewski, jest Maksymilian Formella z Sokoła, Iwo Olender, no Jakub Patoka, którego ja zawsze wychwalam za tą uniwersalność, bo wciąż uważam, to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza, taki trójko, czwórka w lidze. No, jest młodzieżowiec Błażej Sowa, strzelba Zalewski. Zobaczymy. Prawie tam wygraliście. Prawie. Dobrze pamiętam. Minimalnie przegraliśmy w końcówce. Kto na ciebie ten Ransom zrobił na tobie największe wrażenie? Tak. Najlepszy zawodnik w tej lidze? Na pewno. To jest to MVP jest... tej ligi? Na tą chwilę tak. Na tą chwilę tak i no, przykład było. Bez niego no, nie ma tego zespołu. Nie ma. Słabo zagrali z Koszalinem, nie było go i porażka od razu u siebie. Tu jest ciekawostka, bowiem Ransom już prawdopodobnie zostanie do końca sezonu w Radomiu. Kilka osób już go wypychało do Energa Basket Ligi jako obcokrajowca oczywiście, ale jego buyout wygasł. Już jest to oficjalnie powiedziane, więc no, na zasadzie buyoutu żaden zespół go nie wykupi z Radomia. Kibice pytają Maro, czy co z Ransomem, bo ostatnio nie grał. Ransom ma kontuzję ręki, niekoniecznie będę rzucał szczegółami, co tam się dzieje, natomiast on wypadł na kilka godzin przed meczem z Koszalinem, co też osłabiło trochę morale, bo zespół nie wiedział, jak się odnaleźć, kto tam ma nagle rozgrywać, kreować akcje. Mam tu gdzieś zapisane, koło godziny 7 rano otrzymał pierwsze takie oznaki od Ransoma, trener Witka, do 10:15 było wiadomo, że nie zagra z Żakiem, ale wróci to... Jakieś filmiki, coś jeszcze mamy? Mamy tutaj... z Radomiem coś tam. Zresztą ja pamiętam debiut Ransoma w Suzuki pierwszej lidze mężczyzn, to on tam rzucił około 40 punktów w meczu. 38. No 38 aha. Punktów, 10 zbiórek, 12, coś takiego, no przecież to jest szaleństwo. Zachęcamy kibiców, pan Adam szuka... Boler, za dużo rama, on jechał na ręcznym, nie wiem o co mu chodzi. Ja też. Ale że może sam grał, czy co? Na przykład. Nie ma z hydrotrakiem.
Nie ma, o proszę. No tak czy inaczej, trener Witkacha, jeszcze jak rozmawialiśmy, no to wspominał, że rozdzielili trochę cele, rozpoznali tę ligę, twierdzi, że mogą wygrać ze wszystkimi i tutaj cytował słowa Jakuba Dłoniaka, że nie chce bić piany i twierdzi, że celem jest obecnie, nawet nie długofalowym awans do Ekstraklasy, co po prostu obecność na pierwszym miejscu po sezonie zasadniczym. Czyli kończąc tą, to podsumowanie, kilka ekip do awansu. Zdecydowanie. Spadek, no powoli się gdzieś tam to klaruje, wyjaśni się to pewnie w przeciągu paru kolejek. Kibiców zachęcam do wpisywania w komentarzach, nie wiem, wasze top 3 do awansu, top 3 kto spadnie, dyskutujcie. Musicie też cisnąć Kamila, żeby te programy o pierwszej lidze były. Właśnie częściej. Ktoś napisał, żeby częściej było, spróbujemy jak się... No zobaczy. Bo tu jest, co by nie mówić, nisza. O Energa Basket Lidze mówię. Zdecydowanie nisza, bardzo, bardzo myślę ciekawa rozmowa, długa dosyć, jest 23:10, 350 osób z nami, dziękujemy wam bardzo, naciśnijcie tego kciuka, to buduje algorytm, niestety takie czasy. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze długo gadać. Pan Adam już idę do domu, ale widzę, ja też już muszę iść, bo jutro jadę do Polany Jakuszyckiej, ty jedziesz do Opola, a ty, PJ, jutro co? Jutro. Gdzie dziewczyny będziesz tam? Zobaczymy. Nie, no w środę gramy z Kotwicą, zapraszam wszystkich do hali, przyczajczej, a w sobotę mecz z Dzikami. Nie możecie grać w sobotę? Czyli ten akurat mecz był przełożony. Aha, okej. Okay. Ale z tego co wiem, w ogóle wszystkie domowe mecze w styczniu są w środę. No właśnie. Więc z Hydrotakiem, z Kotwicą. W sobotę jak będzie, to chętnie przyjdę, nawet w niedzielkę. Dziękujemy naszym partnerom, zakłady bukmerskie Winner. Wpisujcie już po zakończeniu tego odcinka, kto wygra, czy Dziki Warszawa, czy WKK Wrocław. Ten mecz 14 stycznia o godzinie 18:00 oraz DKPL Plin kontra Wigri, AZS Politechnika Opolska. Też 14 stycznia to jest drużyna Adama Kaczmarzyka, który był w zeszłym sezonie w top 5 sezonu zasadniczego. Teraz myślę, może że też powalczysz. Zobaczymy, jak twoja drużyna będzie się szarpała. 10 najszybszych osób, 20 zł bonusu od Ewinera. Panie Damie, ostatni raz niech wyskoczy belka z aplikacją SERF. To innowacyjna aplikacja dla bezpieczeństwa, kierowana głównie do zarządców budynków, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Stworzona, aby ułatwić komunikację w przypadku niebezpieczeństwa, w razie potrzeby sprawną ewakuację czy informowanie o zagrożeniu. Jeżeli kogoś znacie, jakiegoś zarządcę budynku, powiedzcie, żeby się do nas odezwał albo bezpośrednio do strony, którą podam w opisie tego filmu. Pomożecie nam, pomożecie sobie, a rzeczywiście jak naciśniecie, weźmiecie telefon aparatem, pyk, pobierzecie tą aplikację, to jest ona bardzo przydatna, bardzo ciekawa. Będziemy się uczyć, Kaki uratował Anię, chociaż część ludzi powiedziało, że umarła. Nie wiem, czy chcielibyśmy to jeszcze raz zrobić. Finalnie na sam koniec. Panie Adamie, spróbujemy jeszcze raz? Na sam koniec? Spróbujemy? Bez buchania i tak i po prostu wygasisz, tak. Ja podziękuję wszystkim partnerom i tak zrobię. Jak za późno? O 300 osób już wiedzą, że się żegnamy. Dobra, to może następnym razem spróbujemy coś zrobić. Ta aplikacja Sportboxy, Sports Medic i żeby nie skłamać, oczywiście Tarczyński Arena Wrocław. Stąd nadajemy. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. To była długa rozmowa, ciekawa. Czy wszystko, PJ, zrobiliśmy to, co chciałeś? Chyba, zobaczymy. Będziemy musieli powtórzyć, na pewno zrobimy zapowiedź playoffów, Kaki. Dziękuję ci bardzo, uważaj na siebie, fajnie było cię zobaczyć. Dziękuję. Zapraszamy do pierwszej ligi. Dziękujemy kibicom i zapraszamy na następny odcinek z Andrzejem Urbanem 16 stycznia, 22 z trenerem Widinem i z Radosławem Rudym Kasztanem i z jakąś grupą kibiców, nie wiem skąd, kogo zaprosimy. Kibice z Zielonej Góry będą w lutym. Do zobaczenia. Dzięki.